Tematem tym zająłem się w 2000 roku. Temat ten zgłębiam do dzisiejszego dnia. Jedziemy. Polskie społeczeństwo, myślę, że nawet jeden promil promila nie ma żadnego promilowego pojęcia w tym zakresie. Gdybym ja opowiadał o tym temacie, to by zajęło, nie wiem, 10 odcinków. Ale jeżeli ja to przeczytam, to raz, kwintesencja będzie zebrana 10 razy mocniej, nie będę lał wody, a dwa, będzie szybciej. Jedziemy, rozdział 5, BTS. Sorry, bez dykcji i tak dalej, bo nie ma czasu na to, wiecie o co chodzi. Rozdział 5, BTS. Dedykuję mojej mamie, niedawno zamordowanej przez bandę polskich urzędników. Szatan w ciemności łowi. Jest to nocne zwierzę. Chroń się przed nim w światło. Tam cię nie dostrzeże Adam Mickiewicz. Teraz ja. Chciałbym mieć chociaż cień wątpliwości, że tak nie było. Nie tak dawno, kiedy to rozpoczynałem pisać tę książkę, moja mama żyła. Dzisiaj już nie żyje. Świadomość polskiego społeczeństwa jest prawie zerowa w zakresie zagadnień opisywanych w tym rozdziale. I taka już pozostanie. Ponieważ biorący udział w tym spektaklu to ludzie z najwyższej półki politycznej, urzędniczej, naukowej, medialnej, a nawet wywiadowczej i służb specjalnych. Specjaliści ci wywęszyli kasę, która z roku na rok jest coraz większa i być może zatrzyma się na pewnym poziomie, ale zawsze będzie nie do ogarnięcia dla zwykłego zjadacza chleba. W połowie lat 90. wprowadzono do Polski do powszechnego użytku usługę zwaną do dzisiaj, telefonią komórkową. Rzecz bardzo ułatwiającą żyć. Dawno temu wiadomość przekazana była wsiną dal dzięki ludziom bądź zwierzętom. Trwało to minuty, dni, miesiące, a nawet o wiele, wiele dłużej. Wszystko zależne było od odległości i możliwości. Dziś e-mail dochodzi w najodleglejsze zakątki świata w kilka sekund. Połączenie w sieci komórkowej to też kwestia kilku bądź kilkunastu sekund. W telefonii komórkowej nośnikiem informacji jest promieniowanie elektromagnetyczne, w nawiasie EM, wytwarzane przez urządzenia nadawcze stacji bazowej. Aby wyszukać odbiorców, stacja bazowa zasiewa promieniowaniem teren objęty jej zasięgiem. Sygnały od stacji bazowej aparatów telefonicznych w zasięgu danej stacji docierają do każdego miejsca pobytu człowieka. Dzięki temu w tych miejscach możliwa jest łączność. Ale ten postęp, w cudzysłowie, ma też swoje negatywne skutki. Promieniowanie mikrofalowe przenika przez wszystkie przeszkody. Wnika także do ciała ludzkiego i wywołuje w nim zmiany. Zmiany te są tym większe, im wyższy jest poziom promieniowania i dłuższy czas ekspozycji. Im bliżej źródła promieniowania, tym większy jego poziom, a czas ekspozycji rośnie bezustannie. Powiększają się więc zmiany w organizmie i rośnie ryzyko zdrowotne. Przeciętny poziom promieniowania mikrofalowego na terenie Polski jest to najmniej setki tysięcy razy wyższy od poziomu tła naturalnego, w którym rozwijało się życie i z którym życie jest związane. W pobliżu źródeł poziomy promieniowań są większe o miliony, a nawet miliardy razy od tła w zakresie mikrofalowym. Ale oprócz drastycznej różnicy poziomów między naturą a techniką, destrukcyjny wpływ na organizmy mają obce naturze modulacje, na przykład cyfrowa. Istnieje tysiące doniesień o szkodliwym działaniu pól EM na organizm człowieka. Są liczne protesty ludzi zagrożonych i poszkodowanych, domagających się ochrony zdrowia przed tymi polami. Jednak ogół społeczeństwa, znajdujące się pod wpływem reklam i dezinformacji ze strony lobby gospodarczego, nie reaguje na to zagrożenie. Państwo jest zainteresowane dochodem finansowym, a właściciele instalacji komórkowych należą do potęgi gospodarczej świata. Roczny światowy dochód z telefonii komórkowej wynosi około 1,4 biliona dolarów. To było na, nie wiem na który to czas był, być może na koniec książki, bo chyba było 1,2, potem na 1,4 zmieniłem w 2015 roku, kiedy wydawałem tę książkę. Nie wiem, czy mówiłem, ale chyba w Polsce nikt nie zrobił takiego... takiego opisu, nie wnikając w szczegóły. Bo tu nad jedną, słuchajcie, nad jednym zdaniem można napisać książkę, tak jak Sedlak pisał, wiecie, profesor Sedlak, przepraszam. W Polsce do powyższych argumentów dochodzi degrengolada aparatu urzędniczego i ekspertów z nominacji urzędów administracyjnych, naruszających uprawnienia ludności. Trzeba dodać, że wiodącą rolę w zwiększaniu elektroskażeń odgrywa instytucja ministra środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego. Działają one wbrew swoim konstytucyjnym powinnościom. Minister środowiska jest autorem przepisów prawnych i twórcą norm na dopuszczalne poziomy pól.
1998 roku normę zwiększono czterokrotnie w stosunku do poziomu z roku 80. Obecny poziom normy dla mikrofal jest 100 miliardów wyższy od poziomu tła naturalnego. Chociaż przepisy prawa nie kojarzą wartości dopuszczalnej z brakiem szkodliwych oddziaływań, to jednak we wszystkich procedurach przyjmuje się normę jako probierz ochrony środowiska i zdrowia ludzi, co jest fałszem mającym groźne następstwa. Poziom normy jest przyjęty arbitralnie, według wymagań ekonomicznych, a nie zdrowotnych. Jest on tak dobrany, że realnie istniejące pola EM w terenie dostępnym dla ludzi nie przekroczą normy, co potwierdza się w praktyce. W wielu przypadkach, gdy ludzie podejrzewali związek swych skorzeń z działaniem stacji, wykonywano pomiary kontrolne pól EM. Przekroczenia norm nie było i tylko na tej podstawie odpowiedzialne instytucje wykluczały przyczynowy związek skorzeń z działaniem pól EM. Norma daje przyzwolenie na emisję pól EM do środowiska i chroni inwestorów, a nie zdrowie ludzi. Dogmat o bezpieczeństwie zdrowotnym normy ma uspokoić społeczeństwo, ale jednocześnie tłumi inicjatywy badawcze państwowych placówek naukowych, bo gdyby te placówki wykazały, że pola poniżej normatywne działają szkodliwie na zdrowie, nawiasie, co jest zgodne z rzeczywistością, musiałoby dojść do masowych odszkodowań, nawiasie, bo schorzenia są masowe, i do pokazania społeczeństwu prawdziwego obrazu tej technologii. W porównaniu do chemicznych skażeń środowiska, elektroskażenia nie są wykrywalne organoleptycznie. Są nawet trudne do wyobrażenia. Nie można odczuć, czy ich poziom jest 100 tysięcy, czy 100 minut raz większy od poziomu natury. Tylko w przypadkach ekstremalnych mamy nagrzewanie ciała i porażenie śmiertelne. Szczególny niepokój i oburzenie wywołuje bezustanne napromieniowanie ludności przez stacje telefonii komórkowej, zwłaszcza te zainstalowane w pobliżu domów mieszkalnych, szkół, szpitali. Środowisko życia ludności jest permanentnie skażone. Jest to stan nie do zaakceptowania, budzący poważne zastrzeżenia natury etycznej i jest sprzeczny z prawami człowieka. Ludzie ci nie mają dostępu do rzetelnej informacji i nie mają możliwości obrony. Są oni bezwolnym obiektem masowego eksperymentu. Powyższe cytaty pochodzą z publikacji Parlamentu Europejskiego z marca 2001 roku. Pod tytułem psychologiczne i środowiskowe i tak dalej, dobra. Mimo upływu wielu lat od wydania, dokumenty te nie są dostępne. Minister środowiska zignorował prośbę o ich przetłumaczenie, polski minister środowiska, argumentując, że są to dokumenty robocze, a nie uchwały Parlamentu Europejskiego. Ja to będę skracał, słuchajcie, wiele rzeczy, na przykład Parlament PE i tak dalej, żeby czas to, nie pieniądz, czas jest po prostu ważniejszy od pieniądza. Ekspozycja czasowa. No już wiecie, co to jest przecież. Ponadto nie są dostępne w języku polskim inne materiały opracowane przez niezależnych profesjonalistów i inicjatywy obywatelskie, na przykład Bürger Forum Elektrosmog, które odbyło się w 1999 roku pod kierownictwem ministra środowiska Niemiec. Powyższe publikacje są wiarygodnym źródłem informacji o środowisku. Jest to materiał faktograficzny, który nie pochodzi z lobbingu czy ustaleń kompromisowych różnych grup interesu, lecz jest oparty na aktualnym stanie wiedzy. Materiał pochodzi od niezależnych instytucji naukowych, w tym Dyrekcji Naukowej STOA Parlamentu PE. Motywacją tych opracowań jest zdrowie ludzi, ład moralny i społeczny. Jest to reakcja na rosnące zagrożenie środowiska naturalnego człowieka. Dokumenty te są w Polsce tak samo nieobowiązujące, jak materiały i zalecenia innych organizacji międzynarodowych, na przykład ICNIRP, które przyjęto jako uzasadnienie polskiej normy. ICNIRP to organizacja, która nie jest przedstawicielem społeczności międzynarodowej, jest prywatnym klubem biznesowym działającym na korzyść przemysłu. Dokumenty powyższe są potrzebne w Polsce inicjatywom obywatelskim przeciw zagrożeniom zdrowia spowodowanym przez te stacje bazowe oraz osobom poszkodowanym, jako materiał dowodowy potwierdzający argumentację wyrażoną w skargach. Dokumenty te są również potrzebne urzędom podejmującym decyzje budowlane i rozpatrującym skargi na te decyzje. Dotyczy to wszystkich szczebli, zwłaszcza głównego inspektora sanitarnego i ministra środowiska, bowiem uzasadnienia ich decyzji wskazują na niekompetencje i ignorancję, jeżeli się wykluczy manipulacje. Istniejące procedury związane z budową stacji bazowych nie są zgodne z prawem, przez co wywołują konflikty społeczne. Ludność nie jest powiadamiana, jest odsuwana od udziału w postępowaniu
i w sposób podstępny wykluczana ze statusu interesu prawnego. Władze przedstawiają kłamliwe argumenty wzięte z reklam i lobbingu. Ignorowana jest cała dotychczasowa wiedza dotycząca szkodliwości elektroskaży. Natomiast eksponuje się opracowania i zalecenia organizacji, np. ICN i IRP. Sytuacja ta nie ma nic wspólnego z zasadami państwa prawa i demokracji. Nie ma żadnej odpowiedzialności i przyzwoitości ze strony urzędów, włącznie z GIS-em, który zamiast dbać o warunki zdrowotne swoimi decyzjami stwarza realne zagrożenie zdrowia. Ludzie są zepchnięci do roli królików doświadczalnych w masowym eksperymencie biologicznym, jakim jest oddziaływanie na organizmy obecnego systemu radiotelefonii komórkowej. W Polsce tysiące grup lokalnych protestuje przeciw narażeniu na działanie pola EM. W Niemczech jest około 12 tysięcy takich inicjatyw. Znanym w krajach był protest ludności koło Gąbina przeciw odbudowie radiostacji. Obecnie staje się spektakularnym protest społeczeństwa w Słupsku, gdzie w promieniu pół kilometra pracują od kilku lat trzy stacje nadawcze dużej mocy, radiowe UKF i TV, a oprócz tego stacje telefonii komórkowej. Takie ześrodkowanie źródeł promieniowania jest prawdopodobną przyczyną znacznego wzrostu zachorowalności i umieralności na tym terenie. W proteście przeciwdziałaniu tych stacji zebrano ponad 1300 podpisów. Jednak na liczne skargi do instytucji państwowych ludność otrzymuje jedną i tą samą odpowiedź, że wartości dopuszczalne pól EM nie są przekroczone i stąd nie istnieje żadne zagrożenie zdrowia. Na tej podstawie wszystkie skargi są odrzucane. Wobec protestującej ludności administracja stosuje różne formy matactwa. Jedną z nich jest przyjęcie normy jako kryterium rozstrzygającego o tym, czy stacja stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia ludzi. Jako promierz bezpieczeństwa i braku zagrożeń dla środowiska. Otóż założenie to jest błędne, nie ma żadnego uzasadnienia prawnego i jest sprzeczne z aktualną wiedzą. Normy nie są ustalane według kryteriów biologicznych i zdrowotnych, lecz według wymagań ekonomiczno-technicznych. Przy tym jest zapewniona tylko ochrona przed przegrzaniem organizmu. Efekt taki ma miejsce przy ekstremalnie dużych poziomach pól, które w miejscach dostępnych ludzi w ogóle nie występują. Normy nie uwzględniają pozatermicznych oddziaływań pól EM. Oddziaływania takie wystąpią przy poziomie pól nawet znacznie niższych od normy, szczególnie przy bezustannym i długotrwałym działaniu. Przy tworzeniu normy oparto się na zaleceniach organizacji, np. ICN i IRP. Natomiast ignorowano zalecenia niezależnych profesjonalistów i organizacji pozarządowych działających w interesie zdrowia ludzi. Normę przyjęto arbitralnie na takim poziomie, aby zapewnić inwestorom realizację inwestycji i narazić ich na odszkodowania. Poziom normy jest tak dobrany, aby dla istniejących standardowych urządzeń nie mógł być przekroczony w terenie dostępnym dla ludzi. Poprzeczka normy jest podniesiona powyżej tego, co się aktualnie emituje do środowiska. Potwierdza to praktyka, bowiem dla tysięcy stacji pracujących w Polsce nigdzie nie stwierdzono przekroczenia normy. To znaczy, na moment, kiedy ja pisałem tą książkę, znaczy ten rozdział, tak nie było, ale zdarzały się, później się dowiedziałem, że zdarzały się przekroczenia normy. Ale to jest wszystko nic. Przeczytajmy do końca i powiem wam. Dobra, na razie nic się nie dzieje. Tak jak... O doborze norm według wymagań ekonomiczno-technicznych świadczy też ich zróżnicowanie w państwach świata. Na przykład wyższe normy w USA i w Niemczech są uwarunkowane zastosowaniem wyższych mocy, szczególnie w instalacjach militarnych. Właśnie ze względu na potrzeby ekonomiczne w 1998 powiększono w Polsce normy 4-krotnie dla zakresu radiowego i 10-krotnie dla linii energetycznych. Widzimy to, jak przy pomocy rozporządzenia promieniowanie EM staje się nieszkodliwe, a strefy niebezpieczne znikają z miejsc przebywania ludzi. Odbywa się to bez jakichkolwiek zmian technicznych. Wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej ze względu na wartość promieniowania mocy należą do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi. Mogący znacząco oddziaływać na zdrowie ludzi oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia schorzeń wśród okolicznej ludności spowodowane działaniem stacji. A zatem jeśli takie schorzenia się pojawiają, nie powinno się z góry wykluczać przyczynowego związku chorób z działaniem stacji, tylko na podstawie faktu, że nie było tam pól ponadnormatywnych. Tymczasem taki związek jest wykluczany z góry, bez żadnej analizy. Dla stacji bazowych jest wymagana prawem ocena oddziaływania na środowisko. Ale wykonywane oceny nie spełniają wymagań prawnych
Znalazłem, słuchajcie, nieskorygowany podkreśnik. Nie ma chyba 100% książki, która by po kilku korektach coś by się tam zawsze znalazło. Nie? Ale wykonywane oceny nie spełniają wymagań prawnych. Przede wszystkim nie zawierają żadnej oceny oddziaływania na organizmy żywe. Jest tam tylko ocena spełnienia wymagań zgodności z normą. Polega to na tym, że autor oceny metodą symulacji określa obszar pola EM o wartościach powyżej normatywnych, które zawsze występują wysoko w pobliżu anten i nie jest dostępny dla ludzi. W pozostałym obszarze według autora oceny wystąpią pola EM poniżej normatywne, ale jest to tylko hipoteza, bowiem autor nie uwzględnia miejscowych warunków rozchodzenia się fal i nie oblicza wartości pól w miejscach dostępnych dla ludzi. Właśnie z powyższej hipotezy wyciąga się wniosek, że stacja nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko i nie będzie zagrażać zdrowiu. Podstawą wniosku jest tu tylko norma. Na niej opierają się wszystkie znane nam oceny. Nawiasie raporty oddziaływania. Mamy tu do czynienia z oszustwem polegającym na tym, że normę wyprowadzono z techniki i ekonomii, a przypisano jej znaczenie biologiczne jako probierz ochrony zdrowia. Dopuszczalne i nieszkodliwe normy nie są i nie mogą być podstawą do rozstrzygania w sprawie oddziaływań biologicznych pól na organizm żywy. Słowo dopuszczalny nie oznacza nieszkodliwy, ani nie oznacza braku zagrożenia. Nie ma takiego skojarzenia w przepisach prawa i nie wynika ono z tych przepisów. Prawnie dopuszczalna jest na przykład praca na stanowiskach szkodliwych dla zdrowia, ale odbywa się to za zgodą i wiedzą pracujących osób. Natomiast w przypadku telefonii komórkowej wymuszone jest bezustanne napromieniowanie mikrofalami ludności nawet w jej prywatnych posesjach, bez zgody i bez wiedzy tych ludzi, bardzo często wbrew ich protestom. A dla legalizacji tego działania ustanawia się dopuszczalne progi. Już samo określenie dopuszczalny oznacza pewną wątpliwość, bowiem dla rzeczy nieszkodliwych dla zdrowia nie używa się terminu dopuszczalny. Gdyby promieniowanie telefonii komórkowej podlegało procedurom kontrolnym, tak jak medykamenty, nigdy nie byłoby w użyciu. W obecnej formie i treści sporządzane oceny oddziaływania są pozorem ochrony środowiska i zdrowia ludzi, kamuflażem szkodliwego działania stacji. Społeczeństwo nie zna się na tych ekspertyzach, a urzędnikom do wydania decyzji potrzebny jest papier, którego wydanie jest w naszym przypadku chałturą. Treść ocen nie jest sprawdzana przez instytucje nadzorujące. Ich autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędne treści, które wskazują na brak wiedzy lub uczciwości. Ekspertyzy są często wykonywane przez spółki zainteresowane tylko zyskami finansowymi. Sporządzają je eksperci, w cudzysłowie, mianowani przez ministra środowiska lub urzędy wojewódzkie, które na ich podstawie wydają decyzje budowlane, jak również oddalają lawinę skarg ludności na te decyzje. Oceny te pisane są seryjnie i według jednego wzorca. Na przykład taką serię ocen wykonał pewien inżynier, były szef grupy do spraw normalizacji. Powołuje się on na normy, które sam ustalał, a jako przyczynę konfliktów społecznych podaje między innymi pogłoski prasowe o zagrożeniach. Przy tysiące pozycji literatury przedmiotu, dziesiątki tysięcy protestów w Europie Zachodniej i w Polsce, żądania drastycznego zmniejszenia norm, różne rezolucje jak Bürger von Elektrosmog czy wydawnictwa PE z lutego i marca 2001, czy to są tylko fałszywe pogłoski? Często autorzy ocen zastrzegają sobie prawa autorskie, do czego nie mają żadnych podstaw, ponieważ stosowany system obliczeń jest taki sam dla wszystkich stacji, a podstawą wnioskowania są normy. Ponadto poza formalnym opisem obiektu nie ma żadnego oryginalnego tekstu. Wszystkie oceny są pisane według takiego samego wzoru i są raczej plagiatem. Wydaje się, że zastrzeżenia autorstwa mają na celu podniesienie znaczenia dokumentu jako oryginalnej ekspertyzy oraz utrudnianie społeczeństwu dostępu do jej treści i ograniczenie możliwości dotarcia do przestępstwa. Żadna ocena nie spełnia wymagania artykułu. Zamiast monitoringu oddziaływania zaleca się pomiary kontrolne pól, co przecież nie jest monitoringiem oddziaływania. Monitoring taki istnieje tylko w powyższym zapisie prawnym, natomiast nie ma go nigdzie w praktyce. Efekty tego procederu są widoczne tam,
gdzie zamiast analizy schorzeń służby sanitarne sprawdzają pola EM. W ocenach oddziaływania nie uwzględnia się czasu narażenia, co jest niezgodne z wymogami prawa itd. Ignorowanie czasu oddziaływań w ekspertyzach i orzeczeniach lekarskich wydaje się działaniem celowym, kamuflującym szkodliwość pól dla zdrowia ludzi. W ekspertyzach przyjęto jako kryterium oddziaływań tylko gęstość strumienia mocy pola, co jest grubym uproszczeniem. Wiadomo na przykład, że w przypadku skażeń chemicznych wpływ na organizm ma ilość substancji powodującej skażenie. Natomiast w przypadku wszelkich promieniowań czynnikiem szkodliwym jest energia. Działanie pól EM na organizmy żywe przebiega w konkretnym odcinku czasu. Nawet stosunkowo silne promieniowanie rentgena jonizujące stosowane w diagnozach może nie być szkodliwe, gdy ekspozycja trwa bardzo krótko. Dotyczy to również krótkotrwałych rozmów przez telefony komórkowe, od których poziom pola EM w rejonie głowy jest bardzo wysoki, nawet powyżej normatywny. To w ogóle na ogół nie wywołuje odczuwalnych skutków. Dopiero dłuższe i częstsze używanie telefonu może wywołać określone dolegliwości, a nawet nowotwór. Ludność zamieszkała w pobliżu stacji nadawczych jest nieustannie narażona na działanie pola EM o stosunkowo wysokim poziomie natężenia. I okazuje się, że po dłuższym czasie funkcjonowania stacji występuje tam zwiększona zachorowalność i umieralność. Na przykład w Brodnicy, Słupsku, Polanicy, Gliwicach, Świdnicy i innych znane są protesty ludności z rejonu pola antenowego Radia Watykan, Radia Wolna Europa, ludności z rejonu radiostacji Gąbińskiej. Protesty te nie były przypadkowe. Wystąpiły one ze względu na wzrost zachorowalności i umieralności. Obecnie przy ciągłym wzroście promieniowania EM ze sztucznych źródeł zacierają się różnice między poziomami pól EM na terenach zamieszkałych, a jednocześnie obserwuje się powszechny wzrost zachorowalności, którym przypisuje się nieznane przyczyny cywilizacyjne. Wiele stacji bazowych jest zbudowanych niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sprzeczność ta jest związana nie tylko z przeznaczeniem i charakterem inwestycji, ale również z tym, że inwestycja należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, co nie było przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wobec tego naruszono obowiązującą zasadę zrównoważonego rozwoju i stosowania środków i metod zapewniających maksymalną skuteczność ochrony środowiska. Znane są przypadki, kiedy to minister środowiska skierował do wojewodów pisma, tutaj sygnatury, których zaleca niestosowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie do inwestycji radiokomunikacyjnych, od których pola nie przekraczają normy w terenie dostępnym dla ludzi, ponieważ wszystkie stacje radiokomunikacyjne UKF i mikrofalowe, w tym telefonii komórkowej, nie wytwarzają ponadnormatywnych pól EM w terenie dostępnych dla ludzi, to zgodnie z tym pismem żadna ze stacji nie wymaga zapisu w takim planie. W ten sposób instytucja odpowiedzialna za ochronę środowiska ułatwia jego degradację. I tutaj mamy przypis, to co od początku czytałem. Od prawie początku, tak, od drugiej strony. Jest to opracowanie według, to jest tylko część, według opracowania telefonii komórkowa, masowy eksperyment na ludziach, biegłego magistra inżyniera Mariana Kłoszewskiego, radioelektronika, przewodniczącego protestu ROM koło Gąbina. Znam Mariana bardzo dobrze, bardzo uczciwy człowiek, profesjonalista w swoim zakresie, no ale cóż, nie działa dla potentatów radiotelekomunikacyjnych, zatem jest biednym człowiekiem. A wiecie, jacy bogaci są ci, co ty? Znam też ich z tamtej strony. No tak, i teraz z powrotem ja się włączam. Musiałem przytoczyć troszkę suchych faktów, żeby teraz ukazać i udowodnić, jak to się ma do mojego i uwierzcie mi, do waszego życia. Tematem zainteresowałem się w 2000 roku, w momencie, kiedy nieopodal mojego domu, około 100 metrów, zainstalowano BTS, czyli stację bazową telefonii komórkowej. Zajrzałem do książki, wyczytałem, że promieniowanie, że zagrożenie i tak dalej. Dowiedziałem się, że aby mogła powstać taka stacja, uprzednio musi zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenie na budowę. Oczywiście tych decyzji nie wydano. Jak wielkie było, jest moje zdziwienie, że żaden z kompetentnych urzędów nie odnosi przez tyle lat do złamanego prawa. Pisma wskazują na ustawy i paragrafy, a urzędacy wcale się do tego nie odnoszą. W zamian za to potrafią odpisywać, że nie jestem stroną postępowania. Sprawdziłem też i tę kwestię w kompetentnej kancelarii prawnej.
Jak zwykle okazało się, że jest odwrotnie, jak oznajmiają gryzipiórki. Jestem stroną w postępowaniu. Ale co z tego, że przedstawiłem urzędowo faktyczny stan prawny, przytaczając artykuł po artykule, jak ta sfora odpisała mi, że nie jestem stroną, wcale nie odnosząc się do moich argumentów popartych paragrafami i ustępami. Oczywiście mogą to zaskarżyć do sądu administracyjnego. Muszę wtedy wyłożyć własną kasę i poświęcić swój cenny czas. Wygrałem sporo spraw administracyjnych z organami państwowymi i otrzymałem zwroty finansowe, ale niestety te środki są też moimi pieniążkami, ponieważ to pieniądze społeczne. Jak ja coś spieprzę, nawiasie nieświadomie, to płacę ze swojej kieszeni. A jak urzędor zrobi coś niewłaściwego, nawiasie prawie zawsze świadomie, to płaci z mojej kieszeni. Paranoja. W 2007 roku operator Play zainstalował naprzeciwko mojego domu kolejną stację bazową. W dokumentacji przedstawił, że anteny mają po 15 W mocy, a rzeczywiście te anteny posiadają moc ponad 1500 W każda. Czyli 100 razy więcej ja wykazano w dokumentacji. Okłamano Wydział Architektury, przedkładając w dokumentach moc, a także napisano, że ta stacja jest stacją testową. Potrzeba było 6 lat, aby Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 3 sędzin obalił tę decyzję. Słuchałem i nie wierzyłem własnym uszom. Jestem w Polsce, czy już nie żyję? Tak fachowego i rzetelnego i sumiennego uzasadnienia nie słyszałem w życiu. Ja wiem, że zdarzają się akty sprawiedliwości w Polsce, ale nie przypuszczałem, że sam będę tego świadkiem. Stacja ta stoi, pewnie lawirant operator będzie próbował to bezprawnie zalegalizować, ale potrzebuję wiele, aby do tego nie doszło i BTS ten został rozebrany i został rozebrany. Wszystkie urzędy już na samym początku postępowania odpisują, że nie jestem stroną. W ten sposób już na starcie chcą mieć pacjenta z głowy. Czasami prokuratura i sądy nie wiedzą, co mają zrobić z takim fantem i często oddalają skargę z uzasadnieniem wniesienia skargi przez osobę nieuprawnioną. Nie chce im się prowadzić tego typu postępowań. Wolą przez wiele miesięcy prowadzić sprawę o 6 groszy VAT. Ludzie umierają, a co tam 6 groszy? To dopiero przestępstwo. W rzeczywistości to reprezentanci naszego wymiaru sprawiedliwości w większości nie mają wiadomości z zakresu prawa, a co dopiero z dziedzin specjalnych, gdzie trzeba wysilić wyobraźnię i zajrzeć do fachowej dokumentacji. Im się po prostu nie chce, to po pierwsze, a po wtóre udzielają pomocy w zbudowaniu bezprawnych budowli, za co nie ponoszą konsekwencji. Kiedy zdarzy się jakaś scenka ze znaną personą, to robią przy tym dużo szumu, ale tylko po to, aby usłyszało o nich społeczeństwo, bo to dodaje im splendoru i przeszłości kasę. Oczywiście, że jak człowieka wystawi im na patelni formacja mająca większość w parlamencie, to też będą trąbić, śledzić, karać, ale tylko dlatego, że boją się pryncypałów. W mojej rodzinie choroby były rzadkością. Ojciec nigdy nie chorował, mama też. Tutaj opisuję, to są bardzo prywatne sprawy. Możecie się dowiedzieć z książki o całej mojej rodzinie, która nie chorowała i nagle ludzie wszyscy zaczęli chorować po postawieniu tej pierdolonej stacji. O, dobra. Nigdy nie byłem domatorem. Jestem typem, który nie usiedzi na miejscu. Ale operacja kolana w 2005 roku spowodowała, że prawie całkiem unieruchomiony musiałem przez kilka godzin leżeć w łóżku pod oknem, vis-a-vis stacji. Przez te kilka tygodni nabyłem ogromnych doświadczeń i zyskałem dowody wskazujące na szkodliwe oddziaływanie BTS-ów na zdrowie ludzi. Po ułożeniu mnie pod oknem zauważyłem, że po kilku godzinach zaczyna boleć mnie głowa. Bóle nasilały się. Co jest? Sprawa lekarstw? Ale przez tydzień w szpitalu też dostawałem te same leki, więc co jest? Po odejściu od okna, już po kilkunastu minutach, ból zaczynał słabnąć. Po powrocie nasilał się. Gdy ułożyłem głowę całkowicie na płasko, bez poduszek, tak, że nie byłem w obrębie okna, ból niewiele, ale jednak malał. I tak codziennie przez kilka tygodni. Po dłuższym przebywaniu w pokoju głowa również boli, wiadomo najbardziej, kiedy przebywa się przy oknie. Ogólnie codziennie mam wrażenie, jakbym był po kilku głębszych z takim ciężarem na głowie. To wrażenie mi je dopiero po około godzinie od wyjścia z domu. Identyczny ciężar i ból głowy poczułem podczas naświetlania promieniami pola elektromagnetycznego w trakcie zabiegów rehabilitacyjnych. Pewnego razu załatwiłem sprawę zakupu opon w biurze hurtowni motoryzacyjnej. Nagle powoli zacząłem odczuwać znajome symptomy. Coraz mocniej i mocniej wejrzałem przez okno, a tu nad samą głową zobaczyłem potężną stację bazową. Co ciekawe, nigdy nie miewałem bólów głowy. Przytrafiały mi się po weselu czy innych imprezach, ale były to zdarzenia incydentalne. Czyżby tylko moja rodzina była tak uczulona na promieniowanie elektromagnetyczne? Bezsenność, bóle głowy, szumy w uszach i otępienie całkowicie mijają, kiedy przebywam poza domem.
Zaobserwowałem tę zmianę, będąc kilkakrotnie w szpitalu i na wyjazdach zagranicznych. Ostatnio strasznie pogorszył mi się wzrok. Chciałbym, aby było związane z moim wiekiem. Rozmawiałem z wieloma osobami mieszkającymi w pobliżu stacji i większość z nich potwierdza podobne objawy. Przytoczę jeszcze przypadek pani Bożeny. Pani Bożena jest osobą bardzo schorowaną dzięki oddziaływaniu stacji bazowej, która została zamontowana nad jej mieszkaniem. Po instalacji pani Bożena zaczęła się czuć źle. Wykonała tomografię mózgu, która wyszła prawidłowo. Objawy identyczne, jakie trapią naszą rodzinę, zaczęły się u niej nasilać. Po roku ponownie wykonała tomografię. Profesor, który zobaczył wynik, 10-milimetrowe zwapnienie mózgu plus problemy z móżdżkiem. Stwierdził, że pani Leszkowicz musi pracować w bardzo niezdrowych i ciężkich warunkach. Wypytywał o charakter pracy, warunki domowe, farby, kleje i inne rzeczy. A pani Bożena pracowała wtedy na stanowisku redaktora gazety. Lekarz definitywnie stwierdził, że przyczyną jest przebywanie w niesprzyjających warunkach. W końcu pacjentka powiedziała profesorowi, że kilka metrów nad jej głową zainstalowana jest stacja bazowa telefonii komórkowej. Wówczas profesor szybko wycofał się ze swojej teorii i stwierdził, że jest to wynikiem specyficznej budowy jej mózgu i tragiczna zmiana nastąpiła sama, bez przyczyn. Razem z panią Leszkowicz przypadkowo spotkaliśmy pana profesora, no właśnie, podczas konferencji dotyczącej wpływu stacji bazowych na zdrowie ludzi. GIS-ie, na którą nas nie wpuszczono, bowiem tego typu konferencje odbywają się tylko w środowisku zgodnym co do nieszkodliwości stacji bazowych. I właśnie tego rodzaju biegli orzekają przed organami i przed społeczeństwem o nieszkodliwości przebywania w bliskiej odległości od stacji bazowych. Tego dnia rozmawialiśmy z szefem GIS, Policzkiewiczem, ale urzędas ten nie słuchał przedstawianych przez nas problemów. Pani pokazywała masę badań, w tym test Holtera, którego wyników nie można oszukać. W badaniu wyraźnie widać było skoki krzywej w momencie przybycia do domu. Nie tak dawno dowiedziałem się, że pani zachorowała na nowotwór. Chodzi tutaj od profesora. To jest tutaj przypis. W mojej ocenie to bandyta i śmieć powinien mieć miano Mengele. Ale to tak, jakby mówiła do ściany. Urzędnicy często podpisują się pod dokumentami i decyzjami, kompromitując siebie, a bezprawnie działające organy, jakimi są Minister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia i GIS, kłamią celowo, wprowadzają społeczeństwo w błąd. Dowodem na to niech będzie decyzja podpisana przez wiceszefa GIS, w której to powołuje się na raport Scenichr z 2007 roku, nie stwierdzający żadnych negatywnych skutków zdrowotnych po długotrwałej niskiej ekspozycji wartości 4,5 W na metr kwadratowy. Ciekawe, bo co innego mówi jeden z punktów referatu Akademii Marynarki Wojennej. Kombinezony i okulary ochronne stosuje się przy pracach wymagających pozostania przez dłuższy czas w polu o gęstości strumienia energii przekraczającej 1 W na metr kwadratowy. 1 W na metr kwadratowy, a tu bandyci mówią, że 4,5 jest halo. Ale teraz stukrotnie chcą podwyższyć. Do końca. Czyli jeszcze 1 czy 2 dni zostały na minister zdrowia. Minister zdrowia przyspieszył konsultacje społeczne, których nigdy nie było, nie będzie. I stukrotnie chcą podwyższyć normę. Stukrotnie. Kurwa. Słuchajcie, więc krzyczę głośno, 1 W na metr kwadratowy, banderowcy i oprawcy z ministerstw, inspektoratów i reszty urzędów odpowiedzialnych za choroby i śmierć wielu Polaków. Inny punkt tego referatu mówi, nawet przy niewielkiej wartości gęstości pola promieniowania niezamierzonego należy podjąć czynności zmierzające do jego eliminacji, ponieważ dłuższy czas oddziaływania czyni go niebezpiecznym dla obsługi. Decyzyjni urzędnicy, którzy powinni stać na straży naszego zdrowia i życia, to hałastra działająca na rzecz wielkich koncernów telekomunikacyjnych. Blokują faktyczne informacje o szkodliwości stacji oraz dezinformują społeczeństwo. To zbrodnia na narodzie. Jakby tego wszystkiego było mało, na koniec powiedziano nam, że niedługo zostanie wydana publikacja o nieszkodliwości promieniowania stacji bazowych. Kłamstwa na dodatek za nasze pieniądze. Klika już zaproponowała podniesienie polskich norm do wartości ICN i RP. Na razie jeszcze tego nie uczyniono, ale wszystko jest możliwe. Leszkowicz w końcu wyprowadziła się do znajomych, zostawiając dom niezamieszkały, bowiem nie potrafiłaby wynająć go komuś obcemu, skazując jednocześnie na powolną śmierć.
pokładałem się ze śmiechu, kiedy Wojtyła, szef GIS-u, nie mylić z Karolem Wojtyłą, JP2, w telewizorni pokazywał dzieciom, jak myć rączki, aby ustrzec się świńskiej grypy. Otóż namawiał, aby dzieciaki podczas mycia śpiewały blaskotek na płotek. Uzasadnił to tym, że jeśli rączki będą myte w trakcie śpiewania całej piosenki, będą dostatecznie czyste i wolne od potencjalnej choroby. Proszę, jaka troska o nasze dzieci, o przyszły kwiat naszego społeczeństwa. Pragnę jednak przypomnieć urzędnikom, że to dzięki ich decyzjom choruje w Polsce masa ludzi i dzieci też. Kładę głowę, że wielu z nich umarło albo umiera. Analogicznie do GIS, wszystkie inne urzędy, które biorą udział w wydawaniu zezwoleń, opinii i decyzji, działają niezgodnie z prawem, wręcz łobuzersko. Począwszy od wydziałów architektury, poprzez Ministerstwo Środowiska, a skończywszy na nadzorze budowlanym, wszędzie tam odbywa się szachrajstwo. Oczywiście operatorzy i posłowie uwielbiają się. Przykładem niech będzie inicjatywa Mobilny Poseł, dzięki której politycy mają otrzymać nowoczesne aparaty komórkowe z dostępem do sieci i innymi udogodnieniami biurowymi. Telefony mają mieć dostęp do sieci, poczty i dokumentów służbowych. No proszę, wszystko dla dobra narodu, czyli również dla naszego zdrowia. I który z nich zagłosuje przeciwko operatorom? To zwykła łapuwa. Szarańcza z wiejskiej i z ministerstw na samym początku wprowadzania technologii telefonii komórkowej myślała, że bardzo skomplikowanym prawem i oszustwami zamydlą oczy głupkowatemu społeczeństwu. Okazało się, że to oni wyszli na głupków, skoro w ciągu kilku lat kilkanaście razy zmieniali i zmieniają ustawy i przepisy. Bo ludzie jednak potrafią się bronić, chociaż wszystkie prokuratury i większość sędziów są przeciwko narodowi. Na zlecenie ministra zdrowia, GIS i Ministerstwa Środowiska, lekarze o wątłej wiedzy w tym temacie, pracujące na ich rzecz, publikują kłamliwe opinie. Pod uwagę bierze się wyłącznie ich opracowania. Podobnie WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, wyodrębnia wyłącznie opinie swoich lekarzy. Nie widać w ich wykazach opinii i opracowania fachowców w tej dziedzinie. Profesorów Santini, Highlanda, Sema, Glitzinga czy Hechta. Niewygodne dla operatorów i rządów wyniki ich spowodowały odsunięcie tych naukowców od dotacji i zleceń. 2007 BBC i magazyn Panorama pokazały dokumentację dotyczącą transmisji bezprzewodowej Wi-Fi w szkołach. W audycji pokazano wywiad z szefem angielskiego Wydziału Ochrony Zdrowia, w którym otwarcie przyznał, że według niego zalecenia WHO są fałszywe. Po raz pierwszy przedstawiciel państwowego establishmentu zdrowotnego wypowiedział się przeciwko zleceniom WHO i wytycznych ICNIRP. W bazach WHO nie ma streszczenia około 1500 rosyjskich prac naukowych dotyczących oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzi z lat 60-85. Wiadomo, że gdyby radziecka nauka stała na słabym poziomie, to nigdy nie polecieliby w kosmos. Tu jeszcze moja dygresja, słuchajcie, poczytajcie sobie akcja Snieżok. Rosjanie mają nieprawdopodobne wiedzę na temat promieniowania jonizującego, jak i niejonizującego. Jonizujące to jest właśnie na przykład z bomby atomowej, gdzie na kilkadziesiąt tysięcy własnych krajan, ziomali, na armię radziecką zrzucili bombę atomową. To było w 50. którymś roku. Takie doświadczenia przeprowadzali, zatem mają niewiarygodne, naprawdę uwierzcie mi, doświadczenia z bronią również mikrofalową. Istnieje wiele lekarsko-naukowych apeli informujących i ostrzegających społeczeństwa przed promieniowaniem ze stacji bazowych. W 2002 roku duża grupa lekarzy opublikowała apel Freiburski. W trosce o zdrowie naszych bliźnich zwracamy się jako lekarki i lekarze różnych specjalizacji medycznych do zespołów medycznych, do osób odpowiedzialnych w służbie zdrowia i polityce oraz do całej społeczności. W ostatnich latach zauważyliśmy u naszych pacjentek i pacjentów dramatyczny wzrost ciężkich i przewlekłych chorób, a zwłaszcza zaburzenia w nauce, zaburzenia w koncentracji i zaburzenia w zachorowaniu, na przykład dzieci, na przykład hiperaktywność, skoki ciśnienia, które coraz trudniej opanować przy pomocy środków medycznych, zaburzenia rytmu serca, zawały serca i udary mózgu u coraz młodszych osób,
choroby degeneracyjne mózgu, na przykład choroba Alzheimera i epilepsję, choroby nowotworowe, jak leukemia i guzy mózgu. Poza tym obserwujemy u pacjentów coraz częstsze występowanie różnorodnych zaburzeń, często psychomatycznych, takich jak bóle głowy i migreny, chroniczne wyczerpanie, wewnętrzny niepokój, bezsenność oraz zmęczenie w ciągu dnia, szmery w uszach, podatność na infekcje, nerwobóle i bóle tkanki miękkiej, których nie można wytłumaczyć za pomocą zwykłych przyczyn, a można tylko nazwać najbardziej jaskrawe symptomy. Ponieważ warunki mieszkaniowe naszych pacjentów oraz ich otoczenie są nam znane, widzimy, zwłaszcza po zadaniu ukierunkowanych pytań, coraz większy i wyraźny związek czasowy i przestrzenny między występowaniem tych schorzeń a początkiem obciążenia falami radiowymi, na przykład w formie instalacji stacji nadawczych telefonii komórkowej, intensywnego używania telefonów komórkowych, zainstalowania telefonów bezprzewodowych w domu lub sąsiedztwie. Nie możemy już dłużej wierzyć w czysty zbieg okoliczności, ponieważ zbyt często zauważamy intensywne występowanie określonych chorób w obszarach lub domach mieszkalnych, gdzie występuje duże natężenie fal radiowych. Zbyt często stan chorego po wielu miesiącach lub latach ciężkiego stanu szybko poprawia się po zredukowaniu lub wyeliminowaniu fal radiowych w otoczeniu pacjenta. Zbyt często przy pomiarach biologicznych potwierdzone zostaje duże natężenie fal elektromagnetycznych w miejscach naszych obserwacji. Na podstawie naszych codziennych doświadczeń uważamy, że wprowadzona w 1992 roku technologia telefonii komórkowej, która w międzyczasie pokryła cały obszar, a w 1995 wprowadziła do sprzedaży telefony bezprzewodowe, jest jednym z istotnych powodów tego fatalnego rozwoju. Nikt nie może się już całkowicie uwolnić od tych pulsujących mikrofal. Zwiększają one ryzyko już istniejących chemicznych i fizycznych oddziaływań środowiska, obciążając dodatkowo system immunologiczny i mogą zniszczyć jeszcze funkcjonujący dotychczas mechanizm wyrównywania rozregulowań organizmu. Zagrożone są zwłaszcza kobiety ciężarne, dzieci, młodzież, ludzie starzy i chorzy. Nasze starania terapeutyczne w celu powrotu do zdrowia coraz częściej pozostają bez powodzenia. Przyczyną tego jest przenikanie promieniowania w miejscu zamieszkania i w pracy, zwłaszcza w pokojach dzieci i w sypialniach, które uważamy za najważniejsze miejsca służące zrelaksowaniu się, regeneracji i poprawie zdrowia, co prowadzi do nieustającego stresu i przeszkadza w podstawowym procesie leczenia chorych. Chyba muszę powiedzieć, bo nie wiecie prawdopodobnie o tym, że kiedy człowiek zasypia, wyłączają się w człowieku organizmy obronne i wtedy dostaje taką napierdalankę z tych stacji bazowych, że głowa boli. Ze względu na ten niepokojący rozwój czujemy się zobowiązani opublikować nasze spostrzeżenia, zwłaszcza że sąd niemiecki potraktował zagrożenie ze strony nadajników telefonii komórkowej jako czysto teoretyczne. To, co przeżywamy na co dzień, nie jest czymś hipotetycznym. Uważamy, że wzrastająca liczba przewlekle chorych jest skutkiem nieodpowiedniej polityki, która zamiast chronić ludność przed krótkotrwałym, a zwłaszcza długotrwałym oddziaływaniem promieniowania telefonii komórkowej, podporządkowuje się dyktatowi najbardziej niebezpiecznej technologii. I jest to dla nas początek poważnego rozwoju, który zagraża zdrowiu wielu ludzi. Nie możemy już dłużej pocieszać się myślą o dalszych, nierealnych wynikach badań, które często znajdują się pod naciskiem przemysłu, podczas gdy ignorowane są badania będące jednoznacznymi dowodami. Uważamy, że konieczne jest natychmiastowe działanie. Jako lekarze jesteśmy przede wszystkim obrońcami naszych pacjentów. W interesie wszystkich dotkniętych, których podstawowe prawo do życia i nietykalności cielesnej stało się grą, apelujemy do ludzi odpowiedzialnych w polityce i służbie zdrowia. Wspomóżcie swoim wpływem nasze dążenia do natychmiastowego wprowadzenia nowych wymogów, aby techniki komunikacji spełniały wymagania zdrowotne z niezależnymi, bezstronnymi badaniami ryzyka. Masowego zredukowania zasięgu i mocy nadawczych dla zmniejszenia wpływu promieniowania radiowego w pomieszczeniach służących do snu i regeneracji.
wstrzymania rozbudowy technologii telefonii komórkowej, aby nie wzrastało obciążenie falami radiowymi. Prawa do współdecydowania ludności gmin przy planowaniu umiejscowienia anten, co w krajach demokracji powinno być czymś oczywistym. Udzielenia ludności, a zwłaszcza użytkownikom telefonów komórkowych, wyjaśnień o zagrożeniu zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego i apel o bardziej świadome ich używanie oraz wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych przez dzieci i ograniczenie ich używania przez młodzież. Zakazu używania telefonów komórkowych i telefonów bezprzewodowych w przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach starców, kinach, teatrach, w miejscach użyteczności publicznej i w środkach komunikacji. Podobnie jak w przypadku zakazu palenia tytoniu. Wprowadzenia stref wolnych od telefonów komórkowych, analogicznie do stref, w których zakazany jest ruch samochodowy. Zmiany standardów dla telefonów bezprzewodowych w celu zredukowania intensywności promieniowania i ograniczenie tego promieniowania do rzeczywistego czasu używania telefonu, a także wyeliminowania pulsowania krytycznego ze względu biologicznych. Niezależnych od przemysłu badań, uwzględniających bogate wyniki badań już przeprowadzonych oraz uwzględnienie naszych lekarskich obserwacji. Muszę nadmienić w tym miejscu, że w 2005 roku niemieckie Ministerstwo Ochrony Środowiska z ministrem Trittim nie chciało zapoznać się z tym apelem ani go przyjąć. Aha, to są moje słowa już, tak. Istnieje wiele apeli zespołów lekarskich o szkodliwości stacji bazowych, ale przecież dla naszych specjalistów z ministerstw i urzędów liczą się tylko fałszywe opinie lekarzy pracujących na ich zlecenie. Kolejnym jest apel Bamberski. Obserwacja objawów chorobowych powstałych pod wpływem pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości. Nadajników telefonii komórkowej, telefony bezprzewodowe, DECT, WLAN, HEND i inne. Od października 2004 roku do października 2006 zostały przeprowadzone badania polegające na zadawaniu pytań i dokonywaniu pomiarów, którymi objęto ponad 1600 osób w 220 miejscach lokowania telefonii komórkowej, w domu lub w miejscu pracy. Streszczenie. Pulsujące pola elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości z nadajników telefonii komórkowej, telefonów bezprzewodowych, DECT, HEND, WLAN i innych daleko poniżej dopuszczalnej prawnie wartości granicznej prowadzą do nowego, wielowarstwowego obrazu chorobowego z charakterystyczną kombinacją objawów. Ludzie cierpią z powodu jednego lub wielu następujących objawów. Zaburzenia snu, męczliwość, bóle głowy, zawroty głowy, niepokój, poczucie oszołomienia, drażliwość, agresywność, zaburzenia koncentracji, zapominanie się, problemy ze znajdowaniem słów, nastrój depresyjny, obniżenie napędu, zaburzenia lękowe, napady lęku panicznego, nocami na autostradzie, w nawiasie tak jest, poczucie wewnętrznego palenia, drżenia wewnętrznego, szumy uszne, utrata słuchu, nagłe osłabienie słuchu, szumy w głowie, nadrażliwość na hałas, nadrażliwość na zapachy, krwawienia z nosa, zaburzenia widzenia, zapalenie gałki ocznej, opuchnięcie oczu, nadrażliwość na światło, zmiany skórne, zaczerwienienie, pigmentacja, bladość twarzy, podkrążone oczy, palenie lub mrowienie skóry, świąt, częste infekcje, obrzęk zatok przynosowych, bóle karku, bóle stawów i bóle kończyn, nerwobóle i bóle tkanek miękkich, poczucie głuchoty, zaburzenia koordynacji, zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz, podwyższenie ciśnienia tętniczego, napadowe lub drugotrwałe, problemy z tarczycą, wypadanie włosów, zaburzenia hormonalne, osłabienia, łaknienia lub stałe uczucie głodu, nudność, utrata lub przyrost masy ciała, dreszcze, nocna potliwość, częste nocne oddawanie moczu, zgrzytanie zębami. Zachorowania u ludzi pojawiają się już przy wartościach poniżej 0,06 V na metr. W przypadku UMTS już poniżej 0,006 V na metr. Objawy występują w czasowej przestrzennej zależności od ekspozycji. Wielu dotkniętych nie miało wcześniej żadnych dolegliwości. Często niektórzy mieszkający w sąsiedztwie nadajnika rozchorowują się po jego uruchomieniu. Różny jest moment wystąpienia objawów. Natychmiast po dniach, tygodniach lub miesiącach. Co jest uzależnione od indywidualnej konstytucji, od istniejących chorób podstawowych, od czasu pobytu w obciążonej przestrzeni mieszkalnej, od zakresu częstotliwości, od natężenia pola, od mieszaniny częstotliwości z różnych kierunków, od równoczesnej obecności nadajników radiowych i telewizyjnych. Zaburzenia rytmu serca, ekstremalne wahania ciśnienia krwi, zmiany zapisu elektrocefalograficznego, zaburzenia mózgowego przepływu krwi, nagłe osłabienia słuchu, utrata wzroku, zaburzenia hormonalne, zmiany stężenia substancji neuroprzekaźnikowych, zmiany stężenia różnych parametrów krwi, zaburzenia funkcji poznawczych i innych zostały udowodnione dzięki fachowym badaniom lekarskim. Zmiany w wyglądzie, na skórze i w owłosieniu głowy były dla lekarza widoczne. Lekarze jednakże w pierwszych latach ekspozycji na pola wysokiej częstotliwości nie mogli znaleźć żadnych
patologicznych wyników badań narządów, które by mogły wyjaśnić te objawy. Objawowa farmakoterapia, beta-blokery, środki nasenne lub przeciwbólowe, leki psychotropowe, przeciwreumatyczne, hipotensyjne, krople do oczu pomagały jedynie niedostatecznie. Aptekarze stwierdzają, że te powyższe leki są częściej przepisywane w okolicach wokół ośrodka emisji promieniowania. Syczący szum lub brzęczenie w głowie, szumy uszne, zawroty głowy, nudności, zaburzenia widzenia, opuchnięcie oczu, palenie skóry, niepokój, zapominanie się, problemy ze znajdowaniem słów, zaburzenia koncentracji, przewlekłe wyczerpanie, skłonność do infekcji, obniżenie napędu, zgrzytanie zębami, potliwość nocna i wypadanie włosów przeważnie nie poddają się leczeniu. Często zapadają na choroby w tym samym czasie także zwierzęta i rośliny. Przy niektórych ośrodkach emisji promieniowania dochodzi do technicznych uszkodzeń. Elektronika samochodowa, mechanizm otwierania garażu, telefon, telewizor, winda. Nie można było ustalić, by zachodził związek czasowy z decydującymi zmianami w domach. Nowe pokrycie podłogowe, nowe meble wypoczynkowe, nowe farby, zapach insektycydów. Powstawanie objawów spowodowane nadzwyczajnym zawodowym lub socjalnym stresem mogło zostać w większości wykluczone. Jednakże często w następstwie obciążenia polem w miejscu pracy i w domu dochodzi do ekstremalnego codziennego stresu. Duża część objawów znika po zakończeniu ekspozycji. Przejściowa lub trwała zmiana miejsca, usunięcie telefonu bezprzewodowych, dekt, usunięcie dojścia w LAN, ekranowanie, jeżeli nie doprowadziło one do uszkodzeń organicznych. Okres do zamknięcia różni się indywidualnie i jest zależny od czasu trwania zachodzącej ekspozycji na pola wysokiej częstotliwości. Wielu dotkniętych szukało schronienia u krewnych i znajomych w mieszkaniach wakacyjnych i pensjonatach, w piwnicach lub w lesie, jeżeli było to dla nich finansowo możliwe. Polska mafia telefonii komórkowej wraz z Polską Kamorą Urzędniczą podają jako nieszkodliwą wartość 7 V na metr. Natomiast powyższego pracownika wynika, że zmiany mogą nastąpić przy wartościach poniżej 600 V na metr, a przy UMTS 6000 V na metr. Ale ministerstwa i inspektorzy widzą tylko te opracowania, które są dla nich i operatorów wygodne. Wszystkie słowa wypowiedziane przez biurokratów o ochronie naszego zdrowia i trosce państwa to stek fałszerstw i zlepek matactw, przekazywane codziennie w telewizji i w innych mediach. Na szczęście coraz więcej autorytetów medycznych na świecie i w Polsce zaczyna przerywać milczenie i publikować prawdę. Najnowsze badania również pokrywają się z badaniem przed kilkudziesięciu laty i wyraźnie dowodzą o szkodliwości działania BTS-ów na ludzkie organizmy. Nie tak dawno dr Derkacz streścił raport Zespołu Międzynarodowych Naukowców w tych sprawach. Przepisy dotyczące obowiązujących norm promieniowania elektromagnetycznego i lokalizacji nadajników będących źródłem promieniowania powinny zostać zmienione jak najszybciej. Najnowsze dane naukowe świadczą o szkodliwości tego typu promieniowania dla ludzi. Niestety większość poważnych, szkodliwych efektów ubocznych pojawia się co najmniej po 10-letniej ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. Pozostaje nam teraz apelować do parlamentarzystów o jak najszybsze zapoznanie się z raportem i wprowadzenie zmian w dotychczas obowiązującym prawie. Walka będzie trudna, ponieważ po drugiej stronie barykady stoją przedstawiciele firm telekomunikacyjnych, a za nimi olbrzymie pieniądze. Miejmy nadzieję, że interes społeczny i ludzkie zdrowie będą dla przedstawicieli administracji państwowej ważniejsze niż zyski firm telekomunikacyjnych. Przedstawicielom mediów chętnie prześlę najnowsze naukowe publikacje 2000-2008, potwierdzające dane zawarte w raporcie. To moje zdanie. Poniżej krótkie streszczenie raportu. Istotne z medycznego punktu widzenia. Raport został napisany przez zespół kilkudziesięciu naukowców i ekspertów w dziedzinie medycyny, fizyki i zdrowia publicznego. Jednym z ich raportu była ocena dostępnych materiałów dowodów naukowych dotyczących wpływu promieniowania o natężeniach nieprzekraczających dopuszczalnych norm. Twórcy raportu po analizie dostępnych dowodów naukowych potwierdzają, że dotychczasowe normy są groźne dla ludzkiego życia i zdrowia i powinny jak najszybciej zostać zmienione. Najnowsze opublikowane w 2007 i 2008 roku badania naukowe potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia o szkodliwości PM, nawet w dawkach uznawanych obecnie za bezpieczne. Dotychczasowe ekspertyzy dotyczące szkodliwości opierały się na małej liczbie krótkoterminowych badań. Niezbędne są badania długofalowe ukazujące efekty przewlekłej ekspozycji na promieniowanie. Hipoteza. Działanie wielu ludzkich organów jest oparte na przekaźnictwie bioelektrycznym. Sztuczne promieniowanie, na które jesteśmy narażeni, może wchodzić w interakcje zaburzające na poziomie komórkowym procesy zachodzące wewnątrz komórek. Stałe narażenie na promieniowanie o większym natężeniu, jakie ma miejsce w pobliżu stacji nadawczych telefonii komórkowej, uniemożliwia adaptację organizmu do szkodliwych warunków. Hipoteza odnalazła potwierdzenie w badaniach. Osoby korzystające z telefonów komórkowych w okresie co najmniej 10-letnim są kilkanaście procent bardziej narażone na rozwój nowotworów mózgu, glejaki, oponiaki, nerwiaki, nerwu słuchowego. 200% wzrost ryzyka u osób trzymających słuchawkę zwykle przy jednym uchu.
Wśród mieszkańców okolic stacji bazowych statystycznie częściej obserwuje się występowanie dolegliwości w postaci bólów i zawrotów głowy, problemów ze snem, pamięcią i koncentracją. Obserwowano statystyczny wzrost częstości pęknięć nici DNA. Badano komórki fibroblastów i inne. Efekt bardziej widoczny na hodowlach starszych komórek, co może sugerować większe narażenie osób starszych, gorsze mechanizmy naprawcze. Obserwowano wzrost produkcji białek stresu, stres protein, w odpowiedzi na PEM, co świadczy o tym, że ludzkie komórki rozpoznają PEM jako czynnik szkodliwy. Stężenie proteiny stresu wzrasta w odpowiedzi na czynniki szkodliwe takie jak hipertermia, hipoksja, zatrucie metalami ciężkimi itd. Obserwowano również pękania mastocytów, czyli komórek tucznych krwi pod wpływem PEM, uwolnienie histaminy, objawy skórne takie jak zczerwienie i reakcje alergiczne. Mastocyty znajdują się również w mięśniu sercowym i w mózgu. Ich uszkodzeniu mogą tłumaczyć. Obserwowano osób wrażliwych zaburzenia rytmu serca i bóle głowy. PEM poprzez wywoływanie zapalnych reakcji alergicznych i modulację układu immunologicznego człowieka po wielu latach narażania na ekspozycję może prowadzić do rozwoju wielu chorób, których podłożem są przewlekłe stany zapalne i nieprawidłowa praca ludzkiego układu immunologicznego. Naukowcy oceniają, że najbardziej na efekty PEM narażone są kobiety w ciąży, małe dzieci i osoby starsze. Niestety nie jest jeszcze znany efekt wieloletniej ekspozycji na PEM na dzieci niedojrzałe, kształtujące się cuny i ołun. Autorzy raportu podkreślają, że konieczne jest jak najszybsze zaostrzenie przepisów mające na celu zmniejszenie narażenia populacji ludzkiej na PEM. Informacje z innych źródeł, jak sugerują amerykańscy neurochirurdzy, już w następnej dekadzie czeka nas epidemia guzów mózgu, będących efektem korzystania z telefonów komórkowych. Mogą one być przyczyną większej liczby zgonów niż nauk palenia tytoniu. W 2007 roku w Austrii przeprowadzono badania na 704 mieszkańcach. Porównywana była średnia śmiertelność mieszkańca wsi jednej i drugiej. Wynik ten jest zatrważający szczególnie przez to, że Leumersdorf jest oddalone tylko o 3 km i ma taką samą strukturę ludności. Oprócz faktu, że mieszkańcy przy obciążeniu promieniowaniem ze stacji bazowych zmarli średnio o 10 lat wcześniej niż bez obciążenia promieniowaniem, ten wymuszony raport oddziaływania na środowisko pokazuje, że w mieście zmarło 4 razy więcej kobiet niż mężczyzn, ale żyły one o 5 lat dłużej niż mężczyźni. W Leumersdorf w obserwowanym okresie zmarło tak samo dużo kobiet i mężczyzn, a kobiety żyły tam o 8 lat dłużej. Fragmenty opracowania naukowego w ramach międzynarodowego projektu Bjolnitjavite mówią: obecnie obowiązujące graniczne wartości dopuszczalne dotyczące ekspozycji ludności na promieniowanie radiowe stosowane w telekomunikacji są oparte na założeniu, że jedynie wartym uwagi negatywnym efektem takiej ekspozycji jest nagrzewanie się tkanek organizmu. W ciągu ostatnich kilku dekad ustalono ponad wszelką wątpliwość, że efekty biologiczne oraz ujemne skutki zdrowotne zachodzą przy wartościach wielokrotnie niższych, przy których nagrzewanie się tkanek jeszcze w ogóle nie występuje. Niektóre z tych efektów występują przy wartościach setki tysięcy razy niższych od poziomów promieniowania uznawanych za bezpieczne dla ludności. Oznacza to, że potrzebne jest przyjęcie całkowitej nowej, biologicznej podstawy ustalania limitów dotyczących ekspozycji ludności na promieniowanie. Powinna ona uwzględniać obecną wiedzę na temat wpływu promieniowania niejonizującego na procesy biologiczne, ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Efekty biologiczne ekspozycji na promieniowanie radiowe, występujące w promieniu do kilkuset metrów od stacji bazowej telefonii komórkowej, gdzie promieniowanie nie przekracza obowiązujących także w Polsce norm. Z rozdziału 6 raportu badania Philipsa i współpracowników z 1998 roku wykazały, że promieniowanie radiowe na poziomie występujących w pobliżu stacji bazowych i przekaźnikowych jest genotoksyczne i może powodować uszkodzenie DNA. Toksyczne oddziaływanie na genom może prowadzić do zmian w funkcjonowaniu komórek, ich rakowienia i śmierci. W prawie każdym żywym organizmie istnieje specjalny mechanizm ochronny uruchamiany przez komórki, kiedy są one atakowane przez toksyny środowiskowe lub znajdują się w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Jest to tak zwana odpowiedź stresowa, podczas której wydzielane są proteiny stresu. Stresorem środowiskowym wywołującym fizjologiczną odpowiedź organizmu jest pole elektromagnetyczne. Bardzo niski poziom tego pola, dużo niższy od obecnie obowiązujących norm, może spowodować wytwarzanie przez komórki protein stresu. Oznacza to, że komórki uznają pola elektromagnetyczne za szkodliwe. Dodatkowo niepokoi fakt, że jeśli stres trwa zbyt długo, działanie ochronne organizmu zmniejsza się. Stąd też komórki są gorzej chronione przed zniszczeniem i dlatego przewlekłe oddziaływanie może być szkodliwe nawet przy bardzo małym poziomie. Z rozdziału 7 dalej.
Promieniowanie radiowe może wywołać zmiany w funkcjonowaniu membran komórkowych, komunikacji wewnątrzkomórkowej i metabolizmie przy poziomach promieniowania niższych niż obowiązujące normy. Z rozdziału 9 i 12 raportu. Ludzie chronicznie poddawani ekspozycji na promieniowanie o niskim poziomie pochodzącym z anten skarżą się na kłopoty z zasypianiem, poczucie silnego zmęczenia, bóle głowy, szumy w uszach, zaburzenia równowagi i orientacji, trudności z koncentracją, problemy z pamięcią. Te narzekania ludności są szeroko rozpowszechnione i stanowią przedmiot szczególnej troski społecznej w wielu krajach, w których rozwinięta jest technologia bezprzewodowa. To jest Szwecji, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Austrii, Grecji, Izraelu. Wprowadzenie telefonii bezprzewodowej trzeciej generacji w Holandii i związane z tym trzeciej generacji. Zobaczcie. Związane z tym wzrost poziomu emisji promieniowania z anten zbiegły się z nagłą falą narzekań tamtejszej ludności na pogorszenie się stanu zdrowia. 5G! W następnym odcinku opowiem Wam o 5G! Istnieją wyraźne dowody świadczące o tym, że pola elektromagnetyczne występujące na poziomie poniższej obowiązujących norm mogą wywołać reakcje zapalne i alergiczne oraz zaburzać funkcjonowanie systemu immunologicznego. Zalecenia autorów raportu odnośnie do ekspozycji na pulsujące promieniowanie radiowe pochodzące z anten nadawczych telefonii komórkowej, urządzeń Wi-Fi, WiMAX i innych źródeł zaleca się przyjęcie wartości 1/10 mikrowata na centymetr kwadratowy jako poziomu ostrzegawczego dla przestrzeni otwartej. Dla porównania graniczna wartość dopuszczalna obowiązująca w Polsce jest 100 razy wyższa. Poziom ten powinien być jeszcze niższy w budynkach. Niektóre badania oraz wiele doniesień osób narażonych wskazują na występowanie negatywnych efektów zdrowotnych przy poziomach niższych od wyżej zalecanego. Międzynarodowa Komisja do Spraw Bezpieczeństwa ICEMS elektromagnetycznego oczywiście zorganizowała w 2006 konferencję. I co następuje? 1. Zgromadzono znaczną ilość dowodów wskazujących na negatywny wpływ PEM, pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego na zdrowie człowieka przy obecnie dopuszczanych normach. Należy przeprowadzić całościową, niezależną i przejrzystą analizę dowodów potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 2. Środki na takie badania są wysoce nieadekwatne pomimo nagłego wzrostu rozwoju technologii bezprzewodowej oraz potężnych inwestycji w technologii przesyłania energii. 3. Istnieją dowody na to, że obecne źródła finansowania badań wpływają na nieobiektywną analizę i interpretację dowodów naukowych, mając na celu odrzucenie dowodów wszelkiego prawdopodobieństwa zagrożenia dla zdrowia człowieka. Argumenty, iż słabe, o niskiej częstotliwości pole elektromagnetyczne nie ma wpływu na system biologiczny, nie znajdują obecnie potwierdzenia w opinii naukowców. Na podstawie naszej analizy naukowej możemy twierdzić, że zmiany biologiczne mogą nastąpić zarówno pod wpływem działania pól ELF, EMF, jak i RF-EMF. Dowody uzyskane w wyniku badań epidemiologicznych in vivo oraz in vitro pokazują, że działanie ELF-EMF może doprowadzić do wzrostu zachorowań na nowotwór u dzieci, a także wywołać inne problemy zdrowotne, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Ponadto istnieje coraz więcej dowodów epidemiologicznych na to, że długotrwałe korzystanie z telefonów komórkowych prowadzi do wzrostu zachorowań na nowotwór mózgu. To pierwszy raz, gdy ta częstotliwość promieniowania pola elektromagnetycznego RF-EMF stała się przedmiotem dokładnych badań. Badania epidemiologiczne i laboratoryjne wskazujące na zwiększone ryzyko zachorowania na raka i inne choroby w wyniku narażenia w miejscu pracy na działania PEM nie mogą być ignorowane. Badania laboratoryjne nad chorobą nowotworową wykazały, że nadwrażliwość na PEM może być uwarunkowana genetycznie. Zachęcamy rządy do przyjęcia wytycznych dotyczących narażania zarówno mieszkańców, jak i pracowników na działanie PEM, które odzwierciedlają zasadę ostrożności, jak to już uczyniło wiele krajów. Strategie ostrożności powinny narzucać określone standardy dotyczące projektowania i funkcjonowania, a nie muszą zawierać licznych progów dopuszczalności. Takie progi mogą być błędnie interpretowane jako granice, poniżej których zagrożenie nie istnieje. Strategie te powinny promować rozwiązania alternatywne dla systemów komunikacji bezprzewodowych, np. kable z włókna optycznego i węglowego, projektować telefony komórkowe, które spełniają normy bezpieczeństwa, w tym promieniowania z dala od głowy, zachować istniejące naziemne sieci telefoniczne, skablować linie energetyczne znajdujące się w sąsiedztwie obszarów zaludnionych, pozostawić je na ziemi,
w dzielnicach mieszkaniowych tylko w ostateczności. Informować społeczeństwo o potencjalnym zagrożeniu niesionym przez telefony komórkowe i telefony bezprzewodowe oraz zachęcać konsumentów do ograniczonego korzystania z telefonów komórkowych i używania linii napowietrznych w przypadku dłuższych rozmów telefonicznych. Ograniczyć do minimum korzystanie z telefonów komórkowych i telefonów bezprzewodowych przez dzieci i nastolatki oraz zakazać firmom telekomunikacyjnym kierowania swoich produktów do młodych odbiorców. Zobowiązać producentów do zaopatrzenia każdego telefonu komórkowego i bezprzewodowego zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy. Chronić pracowników przed działaniem sprzętu wytwarzającego PEM poprzez ograniczenie kontaktu i zastosowanie osłon przed polem elektromagnetycznym chroniących osoby i struktury fizyczne. Planować lokalizację antów i masztów, anten i masztów telekomunikacyjnych tak, aby zminimalizować ich wpływ na człowieka. Rejestrować stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej w lokalnych urzędach planowania i wykorzystać technologie komputerowe dla informowania społeczności o ewentualnym zagrożeniu. Propozycje systemów bezprzewodowych dla miasta, np. Wi-Fi, WiMAX, szerokie pasmo zamiast przewodów czy linii energetycznych powinny być publicznie rozpatrywane pod względem potencjalnego narażania na działania pola elektromagnetycznego. W przypadku ich instalacji samorządy miejskie powinny publikować stosowne informacje i aktualizować je regularnie. Wyznaczyć strefy wolne od technologii bezprzewodowej w miastach, budynkach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach, dzielnicach mieszkaniowych oraz miejscach ogólnie dostępnych, aby zapewnić osobom nadwrażliwym na działanie PEM swobodne korzystanie z tych miejsc. Telefony komórkowe i maszty przesyłowe, komputery, telewizory, inne urządzenia elektroniczne. Nawet wówczas, gdy spełniały normy Unii Europejskiej, badacz sugeruje, że pola mogą działać jak alergeny, dezorganizując funkcjonowanie naszego systemu odpornościowego, co skutkuje uczuleniami i stanami zapalnymi. Problemami oddziaływania na zdrowie ludzkie PEM zajmuje się od lat 80. Teraz zabrał wszystkie swe ustalenia i wnioski z badań innych uczonych z całego świata. Przedstawił je w raporcie, który został opublikowany w magazynie Faktografizjologii. Dowodzi, że organizm człowieka mógł przez lata ewolucji przyzwyczaić się do typowych alergenów, ale nie był w czasie zaakceptować cywilizacyjnych uczulaczy elektromagnetycznych, takich jak sygnał TV, fale radiowe, fale mikrofalowe z telefonów komórkowych lub Wi-Fi, wiązki radarowe i tym podobnych. Wszystkie one otaczają nas w codziennym życiu zaledwie od wieku. Do tej pory badacze skupiali się jedynie na jednostronnych analizach, dowodząc na przykład, że promieniowanie telefonu komórkowego może fizycznie i konkretnie szkodzić ludzkiemu ciału. Nie brali pod uwagę hipotezy Szweda o alergenach EMF, które oddziałują na układ odpornościowy w całkiem odmienny sposób. Według Johanssona na nadwrażliwość elektromagnetyczną cierpi dziś na świecie od 3 do 10% populacji. Uczony ma nadzieję, że jego raport zainteresuje Unię Europejską, która zleci zbadanie szkodliwości działania elektroniki. I teraz ja. Nadzieję? Dobre sobie. Unię Europejską interesują prosto ogórki i stodoły bez jaskółczych gniazd. Czasami wydadzą rezolucje i wskazania, ale kto w Polsce... się do tego dostosuje? No nawet jeśli ktoś z unitów dopatrzy się brakorupstwa u naszych urzędoli, to kara nałożona na nasz kraj pokrywana jest z naszych pieniędzy. Poza tym Unia Europejska wprowadza celowo do naszych domów trujące artykuły. Zgodnie z nich decyzjami w miejsce tradycyjnych żarówek wprowadzono żarówki energooszczędne i tutaj tłumaczę o tęci i tak dalej. Węgierska praca badawcza pod tytułem Zależność pomiędzy regularnym użytkowaniem telefonów komórkowych a jakością ludzkiego nasienia, przedstawiona w Berlinie w 2004 roku, wskazuje, że badania płodności mężczyzn, którzy regularnie noszą przy sobie i używają telefony komórkowe, wykazały, że ilości tych plemników zmniejsza się aż o 30%, co znacząco redukuje szansę zapłodnienia. O tym przekonało się już wcześniej kilku polskich monterów stacji bazowych należących do tej samej ekipy, którzy pierwsi w Polsce nie wstydzili się, ujawnili, że po kilku latach pracy są bezpłodni. Wszyscy? Wszyscy. Przypadek? Najbardziej poszkodowany okazał się Zbigniew Gelzok. Nie dość, że stracił nadzieję na przyszłe potomstwo, dodatkowo został niepełnosprawny fizycznie w wyniku oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego. Po opisaniu całej tej sprawy prezes, który zatrudniał monterów do instalowania BTS-u, zaczął publicznie kwestionować ich choroby i wymyślać nieprawdopodobne historie o ich alkoholizmie po to,
aby nie rzucać cienia na rzekomą nieszkodliwość działania masztów śmierci. Zbigniew Gerzog nie dał za wygraną i postanowił korzystać swoją wiedzą techniczną, a co najciekawsze, zaczął analizować sytuację prawną w zakresie prawa budowlanego, środowiska oraz administracyjnego i okazało się, że prawie wszystkie stacje bazowe w Polsce są nielegalne. Jest postrachem dla urzędników, operatorów, prokuratorów, a nawet sędziów, chociaż ostatnio sędziowie polubili go za jego niewyobrażalną wiedzę prawniczą w zakresie tych praw. Często podważa niekorzystne wyroki wojewódzkich sądów i wygrywa prawie wszystkie sprawy w NSA. Prawie bowiem ostatnio zdarzył się precedens, że sędziowie z tego samego Naczelnego Sądu Administracyjnego podważyli wykładnię i orzecznictwo kolegów. Okazuje się, że w sądach bardzo często różnorodnie interpretują się ustawy i paragrafy. Dowolność, jak w czasach ubeckich. Istniały tam tak zwane sądy kiblowe, ponieważ oskarżony siedział na prawdziwym sedesie, na kuble najczęściej. Bo nie było sali obrad. Znaczy no na kiblu. Proces góry był ustalony, trwał kilkanaście minut. Raczej kilka. Oto historia się jednak powtarza. Wydarzenia to odbiły się głośnym echem, poskutkowała pismami do najwyższych władz sądowniczych i kierowniczych w kraju i jestem bardzo ciekaw i tak dalej. To widzę pismo teraz Zbyszka Gerzoga do profesora habilitowanego Romana Hausera. To ten członek z Trybunału Konstytucyjnego, widzę do Donalda Tuska. Tutaj tu zwraca się pan Zbigniew do... A nie wiem, czy książkę zamieściłem, bo Zbyszek Gerzog napisał do pana profesora Romana Hausera, kiedy jeszcze był prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, to nie jest to pismo chyba, albo to nie wiem, nie będę czytał, jest dosyć długie, żeby wydał uchwałę, że stacje bazowe muszą mieć pozwolenie budowy raz i decyzje środowiskowe, więc profesor Hauser, z tego co pamiętam, bo widziałem to pismo, pisał Zbyszkowi, że nie potrzebna jest żadna uchwała, bo jest to zgodnie z... bo tak jest w prawie. No to po co uchwałę pisać, jak jest? Co ciekawe, że nawet potrafili w sądach spierdolić. Znaczy, orzec taki wyrok, który był niezgodny, a Zbyszek Gerzog przedstawiał im tą wykładnię pana profesora Hausera, a oni i tak po swojemu, rozumiecie? Po prostu... No, ostro tu jedzie z tymi... No z głupkami po prostu, no bo to, że ktoś jest sędzią, to nie znaczy, że jest to człowiek, który ma poukładane w głowie. Jest dużo kretynów w sądach, prokuraturach, no zresztą jak to w całej Polsce. Słuchajcie, 39 rok niestety i powojenne lata narobiło no, takiego bigosu, że widzicie, co się tam dzieje. Komuna cały czas rządzi, no i komuna jest wszędzie, wszędzie jest komuna. A, no właśnie, tego typu znanych rezolucji, apeli i opracowań doszukać się można w setkach. Stworzyli specjaliści z różnych dziedzin, lekarze, fizycy, biolodzy, inżynierowie i inni. Oczywiście są również opracowania fachowców, którzy twierdzą, że nie ma żadnego szkodliwego oddziaływania na organizmy ludzkie. Te naukowe szmaty pracujące dla rządów i gigantów telekomunikacyjnych kłamią i są bezkarne. Dowodem niech będzie dokument stworzony w 2009 roku, a wyemitowany w telewizji w rok później. Mózg powodzi fal. To tytuł przetłumaczony z francuskiego oryginału. Coś tam. Słuchajcie, to film można obejrzeć. On gdzieś jest w internecie. To są nawet dwie części. Tam się wypowiadają ludzie, którzy 30-40 lat pracują nad szkodliwością. I obejrzyjcie te filmy. Nie wierzyłem, że kiedykolwiek zostanie nakręcony i wyemitowany tak obiektywnie przedstawiony faktyczny obraz oddziaływania fal elektromagnetycznych na ludzki organizm. W filmie wypowiada się kilku najwyższej światy klasy specjalistów zajmujących się wpływem promieniowania elektromagnetycznego na ludzi i zwierzęta. Każdy z nich jednak stwierdził, iż nie ulega wątpliwości, że szkodliwość ta rzeczywiście istnieje i wielokrotnie kończy się śmiercią. Ostrzegali przed rozwojem nowotworów mózgu i innymi przykrymi chorobami. Jeden z profesorów, Marino, dosyć ciekawie rozpoczął badania w tym kierunku. 35 lat temu napisał, że PM może zakłócać funkcjonowanie organizmu. Adwokaci i naukowcy pracujący dla przedsiębiorstw energetycznych i producentów kuchenek mikrofalowych na wyśle myślali mu, nie analizując jego pracy. Tak się tym wkurzył, że poświęcił całe swoje życie na badanie wpływu fal na żywe organizmy, a zaczął od badań nad ich właściwościami leczniczymi. Czyli dzięki temu profesorowi prawie każdy z nas korzystał z rehabilitacji polegającej na leczeniu pól elektromagnetycznych.
Konkludując swoją wypowiedź, stwierdził krótko: szkodliwe. Analogicznie inni naukowcy w tym fabularyzowanym dokumencie przedstawili wyniki swoich kilkudziesięcioletnich prac. Niesamowity był widok komórki ludzkiej i to, co się z nią dzieje podczas długiej ekspozycji na promieniowanie. To jest po prostu szok. Specy naukowi najwyższej klasy i renomy światowej opracowują i publikują publiczne dowody szkodliwości wpływu pola na ludzi, a w Polsce nie robi się nic, tylko nadal bazuje się na opiniach fachowców dla mnie, pracujących dla operatorów i rządów. A spora plejada naukowców robi kreczą robotę i do tego pobiera jeszcze kolosalne wynagrodzenia. Jednym z nich jest pewien polski pan profesor. Wziąłem jego ryj. Ale śmieć. Który od wielu lat powtarza, że promieniowanie stacji bazowych nie ma wpływu na organizm człowieka. Gada głupoty całkiem odmiennie od tego, co publikował w swoich pracach, w których wyraźnie pisał, że promieniowanie elektromagnetyczne może być niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Zobaczcie, co pieniądze robią. Skurwy, co robią, bo normalny człowiek to ma zawsze takie samo zdanie. Dzięki kłamliwym, szalbierczym i nieprawdziwym operatorom, ocenom i opracowaniom korzystnym dla operatorów umarła moja mama. Nie wiadomo, jaki los czeka moje dzieci, żonę i mojego ojca. Taki ekspert ogranicza mi prawo do obrony życia mojej rodziny oraz własności. Myśli sobie, że jak jest pupilkiem operatorów, to będzie robił, co mu się podoba we wszystkich zakresach. We własnym domu to on może zainstalować sobie nawet działko 1000-watowe i skierować wiązkę na klejnoty. Aczkolwiek jego wiek mógłby nie pozwolić już na poczęcie dzieci, zresztą broń Boże. Wychowanie potomstwa w duchu i pod dyktat operatorów skutkuje przygotowaniem i informowaniem takich samych biegłych, czyli oszukujących miliony w zamian za sympatię operatorów, jak również pozwala osiągnąć tym korporacjom olbrzymie zyski. Rozmawiałem nie tak dawno z innym profesorem, który również jest biegłym w tej materii. Zastrzegł sobie anonimowość i powiedział, że nigdy nie przyzna się, jak go wyda, bo nigdy nie otrzymałby zleceń od operatorów, ponieważ zna mnie od dziecka, szepnął mi nieco więcej. To, co usłyszałem, jest zatrważające. Nie wiem, jak nazwać ludzi, którzy pracują w tej dziedzinie i wiedzą o śmiertelnym oddziaływaniu PEM i nic o tym nie mówią. Wprost przeciwnie, twierdzą, że jest to obojętne. To pospolici mordercy, ale nie tak tuzinkowi, to ludobójcy, niczym nie ustępujący doktorom prowadzącym eksperymenty w obozach śmierci. Zasada jest taka sama. Media, operatorzy i urzędnicy non-stop powtarzają, że telefony komórkowe ratują życie. Czyżby? W USA policzono, że na drogach tego kraju w ciągu roku ginie 2,6 tysiąca osób tylko z powodu rozmów przez telefon komórkowy. A ile ginie w Europie i na świecie? O tym też się milczy, chociaż te liczby są znacznie większe od liczby ofiar terroru w Nowym Jorku, który wstrząsnął światem. Zdarza się, że telefon komórkowy ratuje życie, ale bilansu się nie ujawnia. Terroryści mogą przez komórkę wywołać wybuchy bomb w dowolnym miejscu. Wystarczy telefon z wibracjami. Mogą więcej. Od czasu do czasu zdarza się eksplozja telefonu komórkowego. Przykładem ich będzie śmierć 23-letniego chłopaka. Imię, nazwisko i tak dalej. Podobne śmiertelne przypadki Chin, Nepal, Indie, Korea. Ale to małe piwko. Nie trzeba szukać daleko. Tuż w Polsce, w Słupsku, przy ulicy Banacha w latach 90. zlokalizowano maszt, na którym zamocowano ponad 50 anten. Zgodnie ze zezwoleniami na tym maszcie można zawiesić 65 anten. Ówcześni wiceprezydenci przekonywali ludzi w ratuszu, że na wieży zostaną zainstalowane jedynie dwie anteny. I zaczęło się umieranie w zastraszającym tempie. Łatwo obliczyć, że wśród ludzi mieszkających przy tej wieży nastąpiła o 400% większa umieralność na raka. I teraz słuchajcie. Co 150 metrów będziecie mieli przy 5G? Antenę plus minus? Co 150 metrów? Stukrotnie większe promieniowanie i tysiąckrotnie gorsze pola, bo bardziej wnikające, jak te pola, o których ja pisałem. Wyobraźcie sobie, będziecie padać jak much. Wasze dzieci będą chorowały, ja już nie choruję, na raka. Nie będą dożywały emerytury. O to chodzi między innymi. Jeszcze żarcie? Woda. Stres. Promień 150 metrów od wieży oraz liczba rodzin 1500. Szacunkowo rodzina ma średnio 4 członków, czyli w sumie podstawą obliczenia było 6 tysięcy mieszkańców. Przy znalezionych współczynnikach zgonów, mężczyźni 265, kobiety 206, można stwierdzić, że w obszarze od 0 do 150 metrów od wieży powinno być średnio 14 zgonów na raka na 6 tysięcy osób. Ale w Słupsku na raka umarło przynajmniej 75, czyli 5 razy więcej.
Ani jeden ze słupskich urzędasów nie widzi w tym nic niezwykłego. Wprost przeciwnie, cały czas twierdzą, że promieniowanie zwierzy jest nieszkodliwe. Kierowniczka pobliskiej apteki niedługo po zainstalowaniu wieży zauważyła bardziej wzmożony ruch w interesie. Ludzie zawiązali komitet protestacyjny, zwrócili się o pomoc organizacji. Udowodnili prawnie, że stacja jest zbudowana nielegalnie. Ale kto w Polsce słucha ludzi? Jaki prokurator, jaki sąd? Tylko przed wyborami rządzący oszukują ludzi i obiecują przeniesienie tej wieży w inne miejsce. Po wyborach lokalizacja oczywiście się nie zmienia. W tym momencie powinny paść niecenzuralne słowa pogardy dla morderców, polityków i urzędników. Operatorzy wraz z urzędniczą bandą robią wszystko, aby ograniczyć obronę ludzi przed ochroną życia własnego, swoich dzieci i bliskich. Na wszelki wypadek, gdyby w przyszłości okazało się, że promieniowanie jest szkodliwe, nasza rządowa klika zabezpieczyła się, usuwając z polskiego wykazu chorób zawodowych chorobą mikrofalową. Twierdzą tak inżynierowie z całkowicie innych branż naukowych, technicy ochrony środowiska, urzędnicy, którzy nie rozumieją i nie potrafią czytać zwykłych paragrafów w KPA, a co dopiero kiedy należy uzmysłowić sobie treść ustaw z zakresu kilku praw. A także politycy innego autoramentu fachowcy, udający, że się znają na tej problematyce. A profesorowie, którzy od ukończenia studiów ślęczą nad tą specjalizacją, twierdzą odwrotnie. Niektórzy utrzymują, że wartość jedna, no to już pisałem, jedna setna to jedna tysięczna, już jest szkodliwa. Bandytyzm i gałganeria w wykonaniu kolektywu organu operatorskiego objawia się w pałowaniu ludności broniącej swojego zdrowia i życia. Podczas nielegalnej budowy stacji bazowej w Lublinie zebrał się komitet protestacyjny. Polska mafia telefonii komórkowej zleciła posprzątanie śmieci innej podległej w tym momencie im grupie oprychów, policji. Słuchajcie, nielegalna stacja bazowa, ludzie protestują, a policja bije tych ludzi. Kurwa, no jak mam się wyrazić? Jak się mam wyrazić? Że jest to niestosowne? Jest to bandytyzm? Jest to ludobójstwo. Kiedy naprzeciwko mojego okna montowali stację bazową, policja nie mogła zrobić nic dla dobra i ochrony mieszkańców. Ale kiedy montowali też nielegalny taką stację w Lublinie, ludzie zaczęli protestować, to policja zaprowadziła porządek pałami. Kameryla tych świń tak się wycwaniła, że potrafi montować BTS-y w nocy. Nie dość, że robią to, aby nie było sprzeciwów, to jeszcze zakłócają ciszę nocną. Ludzie wstają, a tu porannych grzybek. Jak to jest? W trakcie walki z oszustami z urzędów udało się wyeksponować sporo wyroków, z treści których wynika, że stacje bazowe wbudowane bez zgody stron są nielegalne. Z pisma tego roku, z którego? Skierowanego do prezesa Stowarzyszenia Przeciwko Elektrooskażeniom przez najważniejszego urzędnika państwowego w zakresie prawa administracyjnego, prezesa sądu profesora Hausera, jasno wynika, że wszystkie inwestycje wymagają uzyskania pozwolenia na budowę niezależnie od miejsca i sposobu usuwania oraz zakresu tej inwestycji. I teraz od 2000 roku, właśnie takim wręcz identycznymi słowami, jakim używa profesor Hauser, piszą do wydziałów architektury w mojej dzielnicy, do PINB-u, do WINB-u, do GUNB-u, do PIS-u, powiatowego inspektora sanitarnego. Do PIS-u też pisałem, ale to samo co do PIS-u, to PIS to jest to samo co PIS. Do WIS-u, do GIS-u, do MZ, do GIOŚ, do MWIOŚ, do MOŚ, do BOŚ, Urzędzie Miasta Stowarzyszenia Warszawy, MŚ, Biuro Architektury i Planowania Przestrzeni w Warszawie, Prezydentów Warszawy najpierw, Lecha Kaczyńskiego, potem HGW, Najwyższej Izby Kontroli, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w mojej dzielnicy, Burmistrza dzielnicy, Burmistrzów, tam Burmistrza, Przewodniczących dzielnicy Białołęka, Radni dzielnicy Białołęka, Biura Naczelnego Rektora Miasta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratury Rejonowej, Sądów Administracji, Sądu Cywilnego i nic. Prawo swoje, a reprezentanci prawa orzekają odwrotnie, jak wskazuje profesor Hauser. I po co oni tam siedzą? Za co pobierają pieniądze? Za co płacimy urzędnikom, którzy nie potrafią czytać, nie rozumieją tego, co czytają? Ale oni dokładnie wiedzą, co czytają, a część z nich nawet dokładnie to rozumie. Ale stoją murem za bogatymi przedsiębiorstwami i firmami, a nie za tymi, którzy ich utrzymują. Nazwiska, które pojawiają się podobnie na moje pisma, należą do bardzo znanych osobistości, które często w wyniku zasług zostały przeniesione na jeszcze wyższe szczeble hierarchii administracyjnej i w związku z tym ciąży na nich jeszcze większa odpowiedzialność, a oni najzwyklej na świecie nie potrafią przetrawić jednego zdania na polski język.
No chyba, że wiedzą jak czytać i rozumieją to, co czytają, ale wtedy to już denuncjują się jako przestępcy. Pod bezprawnymi pismami pisują się ludzie, którzy nie mają żadnego pojęcia o prawie administracyjnym lub celowo zatajają prawdę. Są odpowiedzialni za śmierć mojej mamy i choroby mojej rodziny. Do wielu polityków już w dzienniku pisałem. Walc, Kaczyński, Tusk, Piecha. Odpowiadano mi w ich imieniu, ale jeśli dobiera się do swojej ekipy doradców głupców i krętaczy, to znaczy, że nie ma się zamiaru postępować praworządnie i zgodnie z prawem. Urzędor dobrze wie, że nie ciąży na nim żadna odpowiedzialność, nawet jeśli skrzywdzi swoimi decyzjami miliony. Tak, miliony. Bo sami bezczelnie twierdzą, że nie wiadomo, jakie skutki przyniesie nam ekspozycja pola elektromagnetycznego za 10, 20, 30 lat. Nie oznacza to, że wśród urzędników nie ma ludzi prawych, jak wszędzie znajdzie się czarna owca. Wojewoda kujawsko-pomorski to niespokojny jak dotąd wzór sprawiedliwego urzędnika. Widocznie nie brał od operatorów i nie bał się pryncypałów. Urząd Brodnicy wiele razy odmawiał operatorowi zlokalizowania śmiercionośnej inwestycji. Uzasadniał to tak. No i tu uzasadnienie. Podobną opinię ekonomiczną wydał kierownik katedry to profesor Franciszek Piątek. Ekonomiczne skutki stacji bazowych. Wojewódzki sąd inwestycyjny. Właściciel nieruchomości ma prawo uczestniczyć w wydawaniu pozwoleń na budowę nie tylko dla działki sąsiedniej. Może się sprzeciwić. To, o czym mówiłem, że każdy jest stroną, ale banda mówi, że nie. Tutaj kolejny wyrok z USA, NSA z 2009. Brak udziału społeczeństw spowoduje, że decyzje związane z budową masztu trójkątnego stają się nieważne, czyli tam, gdzie nie byli ludzie powiadomieni, powinno to wszystko w pizdu ściąć. Ciekawym przypadkiem jest postać Bolesława Piechy, który będąc posłem bardzo przychylnie zwracał się do poszkodowanych przez działania pola elektromagnetyczne. Po nominacji na wiceministra zdrowia zmienił swój stosunek o 180 stopni. Zaczął opiniować i odpowiadać odwrotnie, czyli zgodnie z zaleceniami operatorów i organów państwowych. Proszę jak to bojaś o utrzymanie stanowiska, zmienia ocenę i spojrzenie na świat. Tak jak Andruszkiewicz teraz. Ludzie, którzy mają świadomość zagrożenia, jakie niosą sobą BTS, poszukują terenów wolnych od blisko sąsiadujących stacji bazowych, rozumiem, ale dla każdego stać finansowo na taki wybór. Nie każdy potrafi mieszkać w innym miejscu niż to, w którym się urodził, wychował i mieszkał od zawsze. Ja należę do tego osób, przypis, tak. No ale co z tego, nawet jak się wyprowadzicie, oni wam pierdolą grzybka, ale... Zaraz po przeprowadzeniu, bo też tak może być. Pewnej wiosny nie tak dawno zagajałem do kolegi w temacie pszczół. Zgodnie stwierdziliśmy, że rzeczywiście prawie ich nie ma. 12 uli ustawiono w kierunku promieniowania masztów w odległości 200 metrów tak, aby miały one kontakt z spadającą na ziemię wiązką PEM. Odpowiednio umieszczone grupy kolonii kontrolnych, które były chronione przed napromieniowaniem przez ukształtowanie terenu. Próby trwały 12 miesięcy. Oto wyniki. Mała produkcja miodu, pomimo sztucznego odżywiania, też płynnego. Zmniejszenie pszczół noszących pyłek kwiatowy. Tylko nieliczne pracownice wracały do ula z nektarem lub wodą. Pomimo dużych uli liczba pszczół wzrastała bardzo wolno w porównaniu do kolonii kontrolnych. Śmierć pracownic była przyczyną wolnego rozwoju kolonii. Śmierć pracownic była przyczyną słabej produkcji miodu. Wniosek. W warunkach ekspozycji na działanie pola elektromagnetyczne hodowla pszczół jest niemożliwa. Ale cóż, po co nam pszczoły? Żywność modyfikowana genetycznie coraz częściej jest sprowadzana z zagranicy. Kiedy ja to pisałem, obejmująca część rynku to naturalne, ekologiczne jedzenie, w cudzysłowie oczywiście. GMO także jest nieodpowiedzialne. Jest odpowiedzialny za masowe wymieranie pszczół i innych owadów pomocnych i niezbędnych w symbiozie z człowiekiem. Ministerstwa izraelskie zakazały operatorom komórkowym sprzedaży domowych przyłączy internetowych o modemy oparte. Niektórzy dbają o swoje środowisko, słuchajcie, na świecie. W Polsce szury są tak traktowane, jak my jesteśmy traktowani przez popis. Na przykład francuski senat zabronił używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Powód. Wysoka szkodliwość dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci. Również operatorzy dzieci komórkowych nie mogą adresować swoich reklam dla dzieci poniżej 14 lat życia i tak dalej. O instrumentach, słuchajcie, jakimi instrumentami badają w ogóle. Po prostu jakimiś cyframi, no, nieskalibrowanymi. Są ludzie, którzy się nie boją. Bardzo długi jest ten artykuł o szkodliwości. Artykuł pana doktora Tomasza Kozłowskiego. Niektóre wypowiedzi w gazecie na temat budowy masztu telefonii komórkowej na kieleckim Malikowie skłoniły mnie do napisania własnej opinii w tej sprawie. Mam nadzieję, że poniższe informacje choć trochę rozjaśnią mroki tej tematyki.
Anteny nadajników telefonii komórkowej posiadają charakterystykę kierunkową, która sprawia w połączeniu z lokalizacją na wysokości 20-40 metrów, że bezpośrednio pod nadajnikiem tak zwana gęstość strumienia mocy promieniowania jest stosunkowo mała. Jednak wraz ze wzrostem odległości gęstość strumienia mocy promieniowania na poziomie gruntu wzrasta i osiąga 3 maksima w odległościach 8-20-60 metrów i zależnie od ukształtowania terenu utrzymuje następnie wysoką wartość w strefie 60-60 nadajnika. W tym aspekcie absolutnie nie mogą dziwić obawy osób mieszkających względnie daleko od nadajnika. Czy jednak jest się czego obawiać? Wszak normy będą spełnione, a prezydent obiecuje pomiary kontrolne. Co do norm, zostały one ustalone zbyt arbitralnie. Zważmy przy okazji, że zwolennicy tezy o praktycznym braku szkodliwości promieniowania sami sobie przeczą, powołując się na normy promieniowania. Bo czymże jest sam fakt istnienia normy? Zobaczcie, jak ja przerwę teraz, jak pan profesor, jakie to jest zbieżne z tym, co doktor, co inżynier Kłoszewski na początku. Praktycznie to samo. Jak nieoficjalnym przyznaniem racji tezie, że co za dużo, to niezdrowo. Obowiązujące w Europie normy są oparte na zaleceniach Międzynarodowej Komisji ICN i RP, dotyczących głównie zjawisk zachodzących przy krótkich czasach grzania tkanek biologicznych. Zalecenia te nie są uznawane przez liczne grupy naukowców, tym cieszącą się dużym prestiżem grupę Biolnitiatiwe. W podsumowaniu obszernego raportu stwierdzono, że istniejące normy dotyczące bezpieczeństwa nie stanowią gwarancji ochrony życia. Napisano m.in. podstawowe ograniczenia nie powinny być traktowane jako precyzyjnie wyznaczone wartości, poniżej których nie wystąpią żadne efekty niepożądane dla zdrowia, a powyżej których jakieś jasno określone działania niepożądane się pojawią. W wyniku przeprowadzonych badań socjologicznych odkryto wzrost objawów spowodowanych bliskim sąsiedztwem źródeł pól elektromagnetycznych, takie jak stacje bazowe. We Francji w 2002 roku stwierdzono, że ludzie mieszkający w sąsiedztwie stacji nadawczej promieniu 300 metrów dla obszarów wiejskich oraz 100 metrów dla miast zgłaszali różnego rodzaju objawy, takie jak zmęczenie, ból głowy itd. Podobne wyniki badań zaoczono w Hiszpanii, Egipcie, Polsce, Austrii. Często przywoływane porównanie o potężnej różnicy pomiędzy promieniowaniem emitowanym przez przyłożony do ucha telefon, a tym związanym z działającym w pobliżu nadajnikiem, przemawiające rzekomo na korzyść tego oskarżonego, wymaga dwóch komentarzy. Po pierwsze, z telefonu mogę korzystać lub nie, rozmawiać długo lub krótko, to mój wybór. Promieniowanie emitowane przez nadajnik działa niezależnie od mojej woli. Bez przerwy w dzień i w nocy. I tu dochodzimy do drugiej kwestii. Redaktor stwierdził w gazecie, że szkodliwość promieniowania zależy od odległości energii. Ani słowem nie wspominając, że również od czasu ekspozycji. W tym właśnie zasadza się główny problem ze stacjami bazowymi. Ponadto z punktu widzenia biologii jest istotna różnica w absorpcji promieniowania przez tkankę mózgową ludzi dorosłych i dzieci. No właśnie, uważajcie na swoje dzieci, u których w niedostatecznym stopniu rozwinęły się struktury kostne, czaszki, stanowiące tu pewną ochronę. Przechodząc do pomiarów kontrolnych, są one, delikatnie mówiąc, mało miarodajne. Z jednej strony słabe przygotowanie lub nierzetelność osób prowadzących pomiar może łatwo prowadzić do wyników 2-3-krotnie zaniżonych. Wystarczy na przykład prowadzić pomiary na statywie w punkcie minimalnego strumienia. Z drugiej istnieje możliwość manipulacji wartością strumienia przez zdalne sterowanie mocą stacji lub kątem nachylenia wiązki pola elektromagnetycznego. Wielu operatorów utrzymuje, że powinni być informowani o planowanych pomiarach, tym samym mogą łatwo symulować bezpieczne wyniki. Wyobraźcie sobie, że jeżeli są pomiary, przyjeżdża ekipa, która... to operator jest informowany. No przecież on wszystko może zrobić. Nie? Bo to zdalnie się promieniowanie ustala. Zwiększa, zmniejsza. Na zakończenie kwestia podstawowa, do której odwołania spotkać można często dobre wspólne kontra dobra lokalne. Czymże jednak jest owe wspólne dobro w tym przypadku? Redaktor pisze, że przejawia się ona w możliwości nowoczesnej telekomunikacji.
Tak naprawdę możliwość telekomunikacji z sensu stricto została od dawna zapewniona. W tej chwili chodzi o maksymalizację zysków operatorów poprzez umożliwienie dostawy nowych usług, czyli bajerów w rodzaju telewizja w komórce, fajne zabawki, ale czy w obliczu realnego zagrożenia ludzkiego zdrowia zasługujące na miano dóbr wyższego rzędu. Proszę, w jak spokojnym tonie można ukazać bandytyzm i oszustwa polskich polityków i urzędników. Ja nie potrafię tak grzecznie pisać i mówić o mordercach. Nasz rząd i decyzyjni biurokraci są głusi na apele Parlamentu Europejskiego o szkodliwości i zapobieganiu następstwom oddziaływania pola elektromagnetycznego. Nie interesują ich wcale żadne z apeli medycznych czy naukowych. Europejska Agencja Ochrony Środowiska EEA żąda ostrzejszych norm dla telefonii komórkowej. Dyrektor pan Jacqueline Maglite mówi, nawet jeśli promieniowanie jest słabe, to istnieje wystarczająco dużo dowodów na jego skutki. Również przy słabym promieniowaniu także musimy uważać. Moja kochana mamo, doskonale pamiętam, jak w sądzie zeznawałaś w temacie pogorszenia swojego stanu zdrowia. Mówiłaś tak samo przed sędzią, jak wiele razy do mnie, kiedy to źle się czułaś. Niczego nie wyolbrzymiałaś, nic nie ujęłaś, nic nie dodałaś. Sędzia miał i ma to głęboko gdzieś. Widzę, jak był i jest za operatorkami. Wiedział, że umarłaś i nic mu to nie dało do myślenia. Nadal prowadzi tę sprawę. Niedługo minie 7 lat, a czas działa na naszą niekorzyść. Wyrok będzie pozytywny dla operatorka. Mimo, że przedstawiłem sędziemu stanowisko prezesa NSA, z którego wynika, że stacje, które przyczyniły się do twojej śmierci, są nielegalne. Nie wiedziałem, że już wtedy była śmiertelnie chora. Wiedziałem natomiast, że twoje złe samopoczucie jest skutkiem działania dwóch stacji bazowych, nielegalnie wbudowanych nieopodal naszego domu. Od 11 lat walczę cały czas z tymi dwoma nielegalnie wbudowanymi stacjami, ale cała batacha złoczyńców z urzędów, ministerstw i Sejmu jest przeciwko mnie i naszej rodzinie. O tym, że ich bezprawne działania doprowadziły ciebie do śmierci, te pomioty nawet nie wiedzą. Mamo, najważniejszy w Polsce urzędnik od prawa administracyjnego mówi, że te dwie stacje są zlokalizowane bezprawnie. Informują o tym tych bandytów i pokazują opinię sędziego, prezesa sądu administracyjnego, profesora prawa, a te zbiry mówią, że to nieprawda. Mamo, urodziłaś się w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką. W Powstaniu Warszawskim zastrzelono twoją mamę, a moją babcię. Po wojnie pod jarzmem sowieckim wychowała cię macocha, zła kobieta. Niemcy i Sowieci nie odebrali ci życia. I teraz tu wymieniam bandytów, którzy odbrali życie z tych wszystkich urzędów. W wyniku tych bezprawnie wydanych orzeczeń odeszłaś na połoniny na niebieskie. Mamo, jeśli Bóg istnieje, a przez pomyłkę jakichś urzędów z tych tysięcy w Polsce ubabranych wydawanie śmiertelnych decyzji zapuka do wrót niebios, powiedz Bogu, że to mordercy. Zabili ciebie i wielu innych niewinnych ludzi. Nasze umadzie już zaczynają nękać nowotworowe dolegliwości. Mamo, nie jestem w stanie zabić ich wszystkich, a z chęcią zemściłbym się. Będę walczył do końca życia z tymi karaluchami. Mamo, te polskie świeżby wiedzą o tym, że promieniowanie ze stacji zabija. Kiedy operator planuje zbudować stację w pobliżu zamieszkania jakiejś decyzyjnej urzędniczej świni, ta z miejsca dostaje decyzję odmowną. Zbiry te uzasadniają swoją odmowę tym, że masz te telefonie komórkowe i nie pasują do krajobrazu. To kłamstwo. Na zabytkowych kamienicach, przy pałacach prezydenckich stoi tych tworów co niemiara. Poświęcili ciebie, poświęcają twoją jeszcze żyjącą rodzinę, aby wychować takich samych gwałcicieli naszych praw i biurowych morderców. Ten rozdział jest obszerną częścią tej książki, trochę nudny, bo musiałem zamieścić nieco naukowych sformułowań, ale nikt w Polsce jeszcze nie wysilił się, aby przedstawić fakty i ukazać prawdziwe oblicze tego zsyfu. Po wydaniu tej książki zrealizują film dokumentalny o tym zagrożeniu. Nikt nie chce się za to wziąć. Wiesz, mamo, gros ludzi i tak nie zrozumie, bo jak im nie śmierdzi albo czegoś nie widzą, to tak, jakby nic nie było. No cóż, tak nie rozumują nawet zwierzęta, które pomagają sobie instynktem. Moment twojego odejścia był czymś strasznym dla mnie. Dopiero po tym zrozumiałem, ile mam ci do powiedzenia. W ilu sprawach chciałbym ci pomóc. Ilu słów za życia nie powinienem mówić. Ilu uczynków nie powinno być. Trochę za późno. Ty czułaś swoją śmierć, a ja mówiłem, że jeszcze mnie przeżyjesz. Tak, kurczę, naprawdę myślałem. Muszę jednak żyć na tym obłudnym świecie
i taplać się w tej brei ludzkich kłamstw i lewiractwa, a te śmiecie wierzą, że są wieczni. Kosztem twojego życia napełniają sobie trzosy i korzystają z życia, śmiejąc się i radując. Uczą swoje dzieci takiego samego bandytyzmu. Zawsze gniewałaś się, kiedy klołem i używałem wulgarnych słów, ale jak mam wyrażać się o tych bandziorach? Jeśli zachoruję, obiecuję, przyprowadzą kilku ze sobą.